się Paweł Błasz. Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne wydarzenie w ramach Pozytywnej Kultury, ale też na kolejne wydarzenie w ramach projektu spotkania z nauką Poznać i Rozumieć Świat. Jest to projekt, który złożyłem w zeszłym roku do budżetu obywatelskiego Radomia. I ten projekt, mam nadzieję, że też dzięki Waszym głosom przeszedł. A ten projekt to jest projekt popularny naukowy, który ma za zadanie w ciekawy, przystępny sposób przybliżać różnego rodzaju zagadnienia naukowe. Około miesiąca temu na pierwszym spotkaniu był profesor Szymon Malinowski, którego Państwo mogą znać z filmu Można panikować. Film z tego spotkania niedługo się ukaże na YouTube i na Facebooku Amfiteatru. Kolega mi pokazał, żebym się ustawił w światło, bo tak chyba instynktownie nie mam parcia na szkło, dlatego że tak skromnie się ustawiam z boku. No dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiejszym gościem jest dr Maciej Trzeciecki. Dziękuję bardzo za... Tak, można klaskać, jak najbardziej. Ale nie trzeba. Nie trzeba, ale to jest taki całkiem ciekawy zwyczaj. Nie wiem, czy słowiański, może się o tym dowiemy. Cieszę się, panie doktorze, że przyjechał pan do Radomia i przyjął pan zaproszenie. Doktor Trzeciecki jest archeologiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, jest pracownikiem Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i między innymi jest laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. Doktor Trzeciecki, jego zainteresowaniami badawczymi jest metoda analiz i interpretacji ceramiki z wykopalisk, archeologia historyczna, archeologia stanowisk wielowarstwowych, archeologia krajobrazu. Ponadto dr Trzeciecki jest również autorem, współautorem około 90 publikacji naukowych. Uczestniczył w badaniach wykopaliskowych w Polsce, w Niemczech, Hiszpanii, Egipcie i na Islandii. I a propos wykopalisk archeologicznych, dr Trzeciecki był kierownikiem programu badań radomskiego grodziska Piotrówka. Mam nadzieję, że może dowiemy się czegoś również o tym grodzisku. A temat dzisiejszego spotkania, o czym Państwo doskonale wiedzą, dotyczy mitologii słowiańskiej, pogańskie wierzenia Słowian, fakty i mity. Myślę, że ma więcej prawdopodobnie jest tych mitów niż faktów. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję sprawdzić, które z tych informacji, które mamy, to są mity, a które są faktami. Po wykładzie doktora Trzecieckiego będę miał przyjemność zadać kilka pytań, a później Państwo będą mogli również zadawać pytania. Także proszę je sobie przygotowywać i śmiało je później zadawać. To tyle z mojej strony. Głos oddaję doktorowi Trzecieckiemu. No to pewnie zwyczaj ogólnoindoeuropejski, te oklaski. Mam nadzieję, że na nie zasłużę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że to nie będzie też dla Państwa czas stracony. Powiem może od razu tak. Już z tego, co tutaj organizator wyliczył, to widać, że nie jestem osobą jest powołaną do mówienia o religii pogańskich Słowian, bo zajmuję się głównie metodami wykopaliskowymi, ceramiką i takimi rzeczami. Więc to, co będę starał się Państwu przedstawić, to jest raczej to, jaki jest stan, mówiąc fachowo, dyskursu naukowego, czyli co w tej chwili wiemy, nad czym się zastanawiamy, jakie są możliwości interpretacyjne, jakie są drogi, którymi możemy szukać tych pozostałości po religii pogańskich Słowian, które są jeszcze dla nas uchwytne. Siłą rzeczy, jak będę się koncentrował na tych pozostałościach materialnych, no z racji tego, że jestem archeologiem, a nie językoznawcą na przykład, ale mam nadzieję, że parę podstawowych faktów mi się uda Państwu przedstawić. Już tak zaraz na początek, jak zastanawiałem się nad tytułem, przyszła mi do głowy ta książka Religie dawnych Słowian, przewodnik dla zdezorientowanych. To jest bardzo dobry tytuł, bo to jest opis tego stanu, który w tej chwili mamy, jeśli chodzi i o naukę, i o tak zwany dyskurs popularny. Z jednej strony bardzo malownicze, przenoszące się już po części w popkulturę wizję tego rozbudowanego słowiańskiego panteonu, tworzącego wręcz taki świat alternatywny z własnymi bogami, z własnymi bohaterami, z własnymi wojnami trojańskimi. Z drugiej strony bardzo nikłe, jak zaraz zobaczymy, potwierdzenia tego wszystkiego w sferze materialnej. Autor co prawda reprezentuje taki bardzo krytyczny nurt i właściwie
niewiele z tego panteonu pod jego piórem się ostaje, natomiast książka jest cenna z jednej strony, bo poświęcił trud na to, żeby pokazać, jak wygląda ta kuchnia i historyka, i archeologa, w jaki sposób z tych strzępów informacji staramy się budować wiedzę, gdzie uzupełniamy tą wiedzę własną fantazją, gdzie staramy się ustalić pewne fakty, gdzie te fakty czasami nadinterpretowujemy albo pozostawiamy niedointerpretowane z lęku przed kompromitacją, chociażby przed uczonymi kolegami. Historią długą nie będę Państwa zanudzał, natomiast to jest tak, że jak polską historią i polską polityką rządzą dwie trumny, jak to się kiedyś mówiło, tak dyskursem o religii Słowian rządzą dwie książki, które reprezentują dwa zasadnicze nurty. Pierwsza z nich w kolejności chronologicznej też zresztą to jest religia Słowian i upadek Henryka Łowmiańskiego. Postać ogromna, historyk, jak to się kiedyś mówiło, polihistor, człowiek, który się znał właściwie na wszystkim, wiedzę miał ogromną, ogromny krytycyzm jednocześnie, który nie pozwolił mu uwzględnić chyba 90% potencjalnych źródeł do odtworzenia religii pogańskich Słowian. Do źródeł archeologicznych miał niewielkie zaufanie, do źródeł historycznych trochę większe, ale bardzo systematycznie je ścinał, łącznie z panteonem słowiańskim Długosza, łącznie z tymi wszystkimi późnymi zapisami, właściwie pozostawiając tych kilka dokumentów XI i XII-wiecznych. I druga książka, zupełnie inna, formatem niewielka, właściwie mieści się w kieszeni, to pierwsze wydanie, wydana na początku lat 80., która zrobiła ogromne zamieszanie. Aleksander Gieszczor, historyk taki klasyczny by się wydawało, wszedł w buty antropologa, wszedł w buty religioznawcy i stosując ramy teoretyczne, które zbudował nam swojego czasu Georges Limesil, który o religiach ludów europejskich dużo pisał, i z drugiej strony Mircea Eliade, który próbował ten świat mityczny, w ogóle ludzki, na poziomie takim podstawowym odtwarzać, w te ramy wrzucił właściwie wszystko, co dawało jakikolwiek cień przesłanki dotyczącej wiedzy o tym, w co wierzyli Słowianie i jak wierzyli, bo to jest też istotne. Łącznie ze źródłami etnograficznymi, językoznawczymi, legendami, piosenkami, baśniami, źródłami archeologicznymi, pewnymi, wątpliwymi, właściwie było to wszystko. Wyszła z tego spójna wizja, bardzo atrakcyjna, bardzo przyciągająca, która właściwie do tej pory rządzi tym dyskursem osób optymistycznie podchodzących do możliwości rekonstrukcji wierzeń pogańskich Słowian. Po części zasługą tej książki, w cudzysłowie, jest stworzenie tego ogólnosłowiańskiego panteonu bogów, który próbujemy sobie w jakiś tam sposób rekonstruować. Natomiast no, prawda leży po środku. Prawda leży po środku i kluczowe stwierdzenie jest takie, które swojego czasu Stanisław Urbańczyk, językoznawca, sformułował, że to jest historia rozczarowań przede wszystkim. To jest historia borykania się ze źródłami, które są bardzo trudne i niejednoznaczne. A jakie te źródła mamy? No to przede wszystkim źródła pisane, czyli dokumenty z epoki, czyli dokumenty tych ludzi, którzy albo mieli bezpośrednią styczność z pogańskimi Słowianami, albo znali to z przekazów pośrednich. Znaleziska archeologiczne, pozostałości utrwalone w języku, o tym mówić nie będę. Językoznawstwo to jest wiedza tajemna i ja po prostu nie czuję się kompetentny, żeby się wypowiadać na temat języka praindoeuropejskiego, końcówek, sufiksów i tak dalej. To już zostawiam komu innemu. No i tradycje przechowane w kulturze ludowej XIX i XX wieku, przede wszystkim w kulturze ludowej Słowian wschodnich. Swojego czasu bardzo płodny nurt badań, bo ta tradycja wschodnia, ta cała mitologia, czy te wszystkie narracje, które wśród Słowian wschodnich funkcjonowały, łącznie z tą babą Jagą nieszczęsną, z tymi opowieściami o bohaterach, to jest też temat na zupełnie inne wystąpienie. To jest bardzo, bardzo bujnie się rozwijająca swojego czasu ustna przez długi czas tradycja. Na ile ona sięga w przeszłość tak daleko jak pogańscy Słowianie, no to do końca nie wiadomo, natomiast był to nurt bardzo interesujący. Każde z tych źródeł charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ma rozmaite ograniczenia. Jeśli chodzi o dokumenty, coś wydawałoby się najbardziej bezpośredniego, no to przede wszystkim bardzo ograniczony zasięg. Mamy kilka tekstów, przede wszystkim kroniki żywotów świętych dotyczących słowiańszczyzny połabskiej. One są najcenniejsze, bo one są pisane przez ludzi, którzy albo z tymi poganami jeszcze XII-wiecznymi rozmawiali, zbierali od nich relacje bezpośrednie, albo zbierali relacje od ludzi, albo sami też uczestniczyli w tych walkach toczonych ze Słowianami połabskimi przez Cesarstwo Wschodniofrankijskie od końca X aż po połowę wieku XII. Druga strona to jest Ruś Kijowska, to są latopisy, przede wszystkim powieść lat minionych,
spisana w wieku XII, ale bazująca chyba na dość dobrych relacjach i stanowiąca podstawowe chyba źródło odtwarzające to, co nazywamy procesem państwowotwórczym na Rusi, z tym, że z jednym zastrzeżeniem. Tam jest sporo informacji o rozmaitych kultach, wierzeniach, wróżbach, przysięgach i tak dalej. O tym też jeszcze będziemy mówić, z tym, że trzeba pamiętać jedną rzecz. Kronikarze opisujący te rzeczy nie pisali o tym, w co wierzyli Słowianie mieszkający nad Dnieprem w X wieku, tylko w co wierzyła Ruś, czyli zeslawizowani, po części skoczownicowani Skandynawowie. Przybysze z zewnątrz, z własnym kapitałem kulturowym tu przyjeżdżali i w tym słowiańskim świecie się dopiero adaptowali. Czyli te informacje, które my mamy u Nestora na przykład, czy innych kronikarzy wczesnych ruskich, niekoniecznie dotyczą Słowian, niekoniecznie dotyczą tej podstawowej masy ludności. Kroniki są zawsze o elitach, kroniki są o bohaterach, o wojnach, o podbojach, o władcach. Ludzi prostych na ogół nie zauważają. Podstawowe ograniczenie tych źródeł, niezależnie od tego już czy ruskich, czy niemieckich, to jest to, że są to informacje zapośredniczone. Czyli tłumacząc na język polski, żaden z tych, którzy je spisywali, nie był Słowianinem. Słowianami byli oczywiście ci autorzy kronik ruskich, natomiast oni byli już tak silnie przekształceni przez tą kulturę chrześcijańską czy chrześcijańsko-bizantyńską, że ten kapitał kulturowy słowiański w ich dziełach nie przebija. Z drugiej strony to jest jeszcze bardziej drastyczne, bo to są ludzie z niemieckiego kręgu kulturowego, z obu stron wyłącznie duchowni, w większości zakonnicy, czyli ludzie poddani bardzo specyficznej formacji kulturowej i społecznej i psychologicznej też, znakomicie się orientujący w Biblii, w tekstach patrystycznych, w tych strzępach filozofów greckich i rzymskich, które we wczesnym średniowieczu były jeszcze dostępne, natomiast mający bardzo nikłą wiedzę o tak zwanym życiu codziennym. Z tego wynika rzecz kolejna. To, co nazywa się interpretatio Christiana, czyli tłumaczenie sobie wszystkich zjawisk nieznanych nam przez pryzmat naszej wiedzy dotyczącej duchowości chrześcijańskiej. Czyli no jak sobie wyobrażali tacy średniowieczni mnisi pogaństwo? Wyobrażali sobie jako chrześcijaństwo na opak, czyli nie ma duchownych, ale są kapłani. Oni też mają jakieś swoje kongregacje. Muszą być miejsca, gdzie się zbierają wierni i tam oddają kult, w tym momencie nie Bogu, tylko bóstwom. Muszą być jakieś przepisy, które formy tego kultu regulują. To wszystko musi być skodyfikowane, zhierarchizowane, tak jak to wygląda w porządnym rzymskim XI-wiecznym chrześcijaństwie. Do tego jeszcze dokłada się lektura Biblii, która też daje bardzo specyficzny obraz pogan wyniesionych gdzieś tam z Bliskiego Wschodu, z późnej epoki brązu czy wczesnej epoki żelaza. Tamci poganie charakteryzują się tym, że oddają cześć rozmaitym posążkom, najczęściej wykonanym z metali szlachetnych, zajmują się wróżbiarstwem i orgiami. To są główne rzeczy, którymi ci poganie się zajmują i tych rzeczy ci, którzy spisywali relacje na przykład o Słowianach połabskich, szukali w tym świecie słowiańskim. Jeżeli coś im nie pasowało, przerabiali to na swoją modłę. Jeśli spotykali się z jakimiś imionami bóstw, których nie rozumieli albo których funkcji nie rozumieli, szukali w mitologii greckiej i rzymskiej, kogo by tu można było do tego swarożyca na przykład dopasować. Także właściwie w żadnym z tych źródeł nie słyszymy własnego głosu tych, którzy tą wiarę wyznawali, tych pogan naszych słowiańskich wczesnośredniowiecznych. Nie mieliśmy tyle szczęścia, co Islandczycy, którzy sami sobie po prostu te sagi w XII i XIII wieku spisali i to się stało potem podstawą do wszystkich rozważań o mitologii germańskiej. Aczkolwiek jak i tam się zajrzy, też widać pewne zapożyczenia wynikające z tego, że spisywali jednak intelektualiści, a nie prości ludzie. No i wreszcie to, że wszystkie te informacje i u kronikarzy ruskich, i u kronikarzy niemieckich, to są informacje poboczne. To są takie czasami ciekawostki, czasami rzeczy tłumaczące przyczyny jakichś wydarzeń, które się zdarzyły podczas kolejnej wojny, kolejnego najazdu, przejęcia władzy, traktatu pokojowego i tak dalej, czy ewentualnie podkreślające zasługi danego świętego, jak na przykład świętego Ottona z Bambergu, który pomoże chrystianizował. Więc jak chrystianizował, no to musiał obalać pogańskie bożyszcza, bo taka jest natura chrystianizatora, niezależnie od tego, czy te bożyszcza tam stały, czy nie stały. I to wszystko wpływa na to, że no nie można tych kronik czytać jako bezpośrednich relacji ze świata słowiańskiego. Jeśli chodzi o archeologię, to jest jeszcze gorzej, bo to, co mamy, to są materialne ślady aktywności ludzkiej, czyli archeologia nie może, bo nie ma do tego dostępu, badać umysłowości. Nie wiemy, co ci ludzie myśleli, nie wiemy, jakie znaczenia symboliczne przywiązywali chociażby do takiego przedmiotu, o ile w ogóle jakieś przywiązywali, z czym im się kojarzył, co symbolizował, do czego służył w życiu codziennym.
dysponujemy tylko śladami materialnymi, takimi, no nie wiem, jak ewentualne budowle sakralne, które możemy podejrzewać o to, że są kultowe. Ślady jakichś obrzędów, jeśli zachowają się w ziemi. Największą właściwie i najbardziej bogatą kategorią źródeł, którą mamy, to jest to wszystko, co jest związane z obrządkiem pogrzebowym, czyli z przejściem w zaświaty, z tym, że też tutaj dysponujemy tylko i wyłącznie materialnymi śladami. Z ręką na sercu możemy powiedzieć, że jest to albo obrządek szkieletowy, czyli chowano człowieka niespalonego, albo obrządek ciałopalny. Jakie symboliczne konotacje za tym szły, nie wiemy, możemy tylko podejrzewać. Źródła te są anonimowe, to jest druga sprawa i trudne w jednoznacznej interpretacji. Na żadnym obiekcie z naszych terenów nie znajdziemy tabliczki fundacyjnej, gdzie będzie napisane, że jest to świątynia Światowida. Ani u nas, ani w Czechach, gdziekolwiek. W żadnym grobie nie znajdziemy tabliczki z napisem, że jest to grób, nie wiem, pogańskiego kapłana na przykład. Takie tabliczki znajdujemy czasami w grobach duchownych chrześcijańskich, ale też rzadko. No i są zdegradowane przez upływ czasu. Te miejsca były niszczone bądź porzucane, potem pozostawione sobie, stawały się częścią krajobrazu, czasami stawały się częścią nowo zabudowanych terenów, czasami lokowano tam świątynie chrześcijańskie, czasami po prostu zwykłe miejsca do życia. Każda działalność człowieka powoduje to, że niszczy te starsze ślady, które znajdują się w ziemi. No i służy temu, jeżeli chcemy to właściwie interpretować, musimy mieć to właściwie rozpoznane, właściwie rozkopane. Często większość tych rzeczy nie posiada tak zwanego kontekstu archeologicznego, czyli są to albo znaleziska przypadkowe, albo wyciągnięte z ziemi dość dawno, albo no, budzące takie ogromne emocje wśród badaczy, że nie zwracali uwagi na sporządzanie rzetelnej dokumentacji. Jeśli chodzi o etnografię, no to znowuż to jest zapośredniczone, bo minęło 10 wieków od czasu, kiedy ci przedstawiciele, jak to się ładnie mówi, prostego ludu byli poganami. Większość etnografów do niedawna jeszcze nie brała pod uwagę tego, że ta kultura ludowa też jest mobilna, że ulega różnym wpływom, że od czasu wynalezienia druku chociażby, rozpowszechnienia się wszelkiego rodzaju takich na przykład druków ulotnych, jakiego fragment tutaj widać, to jest przedstawienie zresztą w wyobrażeniu XVI-wiecznego drzeworytnika, jak takie obrzędy pogańskie mogły wyglądać, to wszystko, ta kultura wysoka też oddziaływała na kulturę ludową i wzajemnie. Do tego dochodziły takie rzeczy jak pojawianie się nowych grup osadników. Dla naszych ziem ogromne znaczenie, jeżeli chodzi przede wszystkim o sprawy kulturowe, ale i mentalne i społeczne. Patrząc na ten dzień codzienny, miała tak zwana kolonizacja na prawie niemieckim, czyli masowy napływ osadników z zachodu, z krajów już dobrze schrystianizowanych, już dobrze osadzonych w tej tradycji chrześcijańskiej, którzy przywozili swoją kulturę duchową, swoje wierzenia, swoje zabobony, swoje podejście do świąt chrześcijańskich i pogańskich. To się wszystko w kulturze ludowej jak w tyglu miesza. Natomiast do niedawna jeszcze królowało takie paternalistyczne ujęcie, że oto prosty lud tam w skarbnicy swojego umysłu przechowuje to, jak to było 10 wieków temu. Nie wpłynęła na to absolutnie ani indoktrynacja chrześcijańska, ani rewolucja przemysłowa, ani nic innego, tylko po prostu trzeba z tym prostym człowiekiem usiąść, posłuchać, co on mówi, potem to wszystko w naszym warsztacie naukowym zinterpretować i potem już możemy temu prostemu człowiekowi opowiedzieć, co on tam właściwie uważa. To podejście na szczęście już przestało mieć rację bytu, troszeczkę inaczej na kulturę ludową patrzymy i z większą ostrożnością. Ten drzewory też jest tego dobrym przykładem, bo co prawda są to poganie, co prawda modlą się do jakiegoś takiego sztandaru zawieszonego na słupie, co prawda tych modłów słucha ładnie przedstawiony, ożywiony cały świat naturalny, czyli ideę wierzeń przedchrześcijańskich autor dobrze złapał, ale ci poganie modlą się w sposób przystający prawowiernym chrześcijanom. I to jest przykład właśnie na te takie przenikanie się na ten synkretyzm ludowej kultury, który często utrudnia jakiekolwiek wiarygodne wnioskowanie o tym, co się w niej przechowało z tych dawnych wierzeń. No jako, że tak jak już mówiłem, zajmiemy się przede wszystkim źródłami archeologicznymi, ale też nie możemy tutaj sobie omawiać stanowiska po stanowisku czy odkrycia po odkryciu. Postanowiłem się skupić na trzech zagadnieniach, czyli świątynie, pojmowane bardzo szeroko, ogólnie jako miejsca kultu czy sprawowania rozmaitych obrzędów. Jakie ślady materialne ich chwytamy, jak możemy je interpretować i co właściwie wiemy na pewno. Wszelkiego rodzaju posągi i idole, bo to są znaleziska, które budzą zawsze największe emocje, a jednocześnie są jednym z niewielu bezpośrednich źródeł dotyczących tego, w co mogli wierzyć, jak mogli sobie wyobrażać świat ponadnaturalny nasi przodkowie. No i to, do czego mamy siłą rzeczy najwięcej źródeł, czyli śmierć i droga w zaświaty w tych ich materialnych przejawach. Więc zaczynając od świątyń. Sprawa nie jest prosta, bo raz, że mamy
przekazy tylko i wyłącznie dla dwóch miejsc, czyli dla bardzo dalekiego zachodu słowiańszczyzny i bardzo dalekiego wschodu słowiańszczyzny. Co więcej, jeśli chodzi o te przekazy najbardziej dokładne, najbardziej opisowe, najbardziej wiarygodne, czyli dotyczące Słowian połabskich, to są przekazy z okresu bardzo późnego, to jest wiek XII. To jest moment, kiedy ta słowiańszczyzna połabska ostatecznie już pada pod naporem cesarstwa niemieckiego. Nie był to napór zbrojny, to była często polityka, to było zmienianie sojuszy, przyjmowanie chrześcijaństwa z powodów politycznych często, natomiast ten świat pogański się tam kończył. Ale co jest istotne, słowiańszczyzna połabska jest o tyle specyficzna, że Słowianie połabscy swoje pogaństwo w jakiś sposób zrekonstruowali. Oni zostali na początku wieku X podporządkowani cesarstwu. Ich władcy, kilkunastu ich było, ochrzcili się jak Pan Bóg przykazał. Tam działały misje chrześcijańskie, powstawały nawet klasztory. Ten kontakt z religią chrześcijańską był bardzo silny przez co najmniej 30-40 lat, może nawet dłużej. Obciążenia fiskalne wobec cesarstwa, próby prowadzenia własnej polityki przez tych książąt czujących się troszeczkę zmarginalizowanymi spowodowało to, że w pewnym momencie Słowianie połabscy się zbuntowali. Ku ich zaskoczeniu wielkiemu ten bunt się zakończył sukcesem, na tyle dużym, że stamtąd się cesarstwo wycofało na najbliższe 200 lat. W związku z czym oni zorganizowali, wrócili do wiary pogańskiej, ale ta przerwa pokoleniowa powodowała to, że raz, że oni ją odtwarzali, a dwa, że oni próbowali z niej wykreować właśnie takie chrześcijaństwo na opak. Coś, co pozwoliłoby im się identyfikować jako większej wspólnocie niż tylko ta plemienna czy podzielona na kilkanaście państewek, ale jednocześnie próbowali, może po części intuicyjnie, skodyfikować formy tej wiary. W związku z tym fakt, że świątynie jako określone budynki, w których przebywa bóstwo, czy też wyobrażenie bóstwa, jest specjalny człowiek powołany do tego, żeby to bóstwo obsługiwać i zbierają się tam ludzie oddający cześć temu bóstwu, to jest, wydaje się być specyfiką tylko tego regionu. Na pewno tak to nie wyglądało na Słowiańszczyźnie Wschodniej. Jak wyglądało u nas, po prostu nie wiemy. Bo tu jest czarna dziura, tutaj nikt nic nie zapisał, a naszych pierwszych kronikarzy poganie nie interesowali kompletnie. Oni opowiadali o dziejach dynastii i jakiekolwiek przejawy, o ile jeszcze istniały, tamtych wierzeń ich nie interesowały. Natomiast te opisy, jak widać chociażby z tego przykładu Stigmara zaczerpniętego, są czasami bardzo długie i bardzo szczegółowe. Kilka rzeczy jest istotnych. Tutaj w tym tekście dotyczącym świątyni w Radogoszczy wydaje mi się istotne to, że jest gród, ale on jest niezamieszkały. Tam stoi tylko budynek poświęcony Bogowi i do tego grodu właściwie nie wchodzi nikt poza osobami uprawnionymi do sprawowania obrzędów, poza ewentualnymi petentami, którzy chcą na przykład się dowiedzieć, jaki będzie los wyprawy wojennej, no i poza władcą i zbrojnymi, którzy stamtąd pobierają te słynne połabskie sztandary, na których Bogowie mieli być wyprowadzeni, wyobrażeni. Oni z tymi sztandarami szli do boju. I często z dużym sukcesem, o czym się i nasi wojowie też niejednokrotnie przekonali. To jeśli może chodzi o źródła historyczne, tyle. Najlepiej znana, najlepiej opisana, najsłynniejsza i najdokładniej scharakteryzowana świątynia pogańska już w Arkonie na Rugi, już nie jest możliwa do weryfikacji. Tak jak widać z tego rysunku po prawej stronie na dole, po prostu miejsce, w którym stała ta świątynia, już jest w tej chwili w obrębie Morza Bałtyckiego. To się osunęło gdzieś prawdopodobnie w wieku XIX. Jest to sytuacja wyjątkowo nieszczęśliwa. Mamy bardzo dokładny i bardzo wiarygodny opis. Saksogramatyk zbierał te relacje w 20 chyba czy 15 lat od upadku świątyni w Arkonie. Od ludzi, którzy tam bywali, składali ofiary, uczestniczyli w tych wszystkich obrzędach. Wiedzieli, jak ten budynek wyglądał, z czego był zbudowany i tak dalej. Tak się go mniej więcej odtwarza. Jak widać, nie była to imponująca budowla, ale też chyba w przekonaniu tych połabian to świątynia była nie tyle miejscem, nie była kościołem, nie była miejscem, gdzie się ludzie zbierali, tylko była, tak jak trochę jak w religii wschodniej, domem Boga, oddzielonym od wiernych. Wierni sobie stali na tym dziedzińczyku i tam byli świadkami lub uczestnikami obrzędów. Bóstwo mieszkało sobie w tym domu, raz na jakiś czas było wiernym w trakcie obrzędów okazywane. Natomiast istotna jest jedna rzecz, to co się na pewno zgadza z relacją Titmara. Arkona była potężnie ufortyfikowana, natomiast wydaje się, że w tych wałach nikt nie mieszkał. Albo były to ślady zamieszkania bardzo słabe. Nie była to taka sytuacja, jaką znamy z miast średniowiecznych, gdzie jest duże lub mniejsze miasto otoczone murami czy wałami, a po środku stoi katedra, tam mieszka biskup, tam się wszyscy spotykamy co niedziela i we mszy sobie uczestniczymy. Te wały miały nie tyle chronić
Znaczy miały oczywiście też chronić w pewnym momencie gród od najeźdźców, bo chrześcijańscy władcy z okolicy, Niemcy i Duńczycy na Arkonę czyhali przede wszystkim na skarbiec świątynny, ale też miały zatrzymywać, miały ochraniać ludzi, którzy by się tam znaleźli w okolicy przed gniewem Boga. To był wyraźny sygnał, dalej nie idź, albo jeżeli wchodzisz, to wchodzisz na własną odpowiedzialność. Niestety no, ta najlepiej znana i najdokładniej opisana świątynia jest już dla nas niedostępna i nigdy się to nie zmieni. Druga świątynia, swego czasu obiekt odkryta w latach 70. to była duża sensacja, bo to jest Grossraden, to jest taka miejscowość położona w okolicach Berlina dzisiaj, właśnie w sercu Słowiańszczyzny Połabskiej nad takim jeziorem. Piękna rzecz. Tam odkryto znakomicie zachowany taki niewielki zespół złożony z grodu, kilku czy kilkunastu dworczej wsi i takiego oto, tutaj sobie pozwolę podejść, i takiego oto wyróżniającego się podłużnego budynku, który wyróżniał się nie tylko rozmiarami, ale i konstrukcją. Domy słowiańskie są na ogół zrębowe, dość proste, takie jeszcze możemy obserwować na wsi podlaskiej. Ten budynek wyglądał tak. Jest to rekonstrukcja dość wiarygodna. Tam się można oczywiście kłócić o to, jak wyglądał dach i tak dalej. Natomiast wyglądało to tak, że była to budowla słupowa, do tego jeszcze otoczona taką palisadą z ozdobnie wyciętych desek. Te deski w rozumieniu badaczy mają symbolizować bądź ludzi, bądź bogów. Pierwsze skojarzenie, no oczywiście świątynia. Natomiast jeśli się wejrzy i w położenie tej świątyni, to ona troszeczkę jest wbrew temu wszystkiemu, co pisali kronikarze. Ona nie jest oddzielona od świata żywych, tylko ona stoi po prostu pośrodku wsi, jak regularny kościół parafialny. W środku nie znaleziono śladów, no, miejsca, w którym mógłby ten idol stać, natomiast znaleziono jedną rzecz. Ta świątynia była na swojej dłuższej osi otwarta, czyli były dwie duże bramy, które można było na oścież otworzyć i tam sobie funkcjonować. Też to niespecjalnie, nawet zdroworozsądkowo zgadza się z tym, jakbyśmy sobie mogli wyobrażać taki dom Boga. Więc pytanie zasadnicze, czy to nie była tak zwana hala wiecowa, czy w tym miejscu, to miejsce też miało oczywiście konotację sakralną, natomiast czy nie było to miejsce zebrań mieszkańców tejże wsi, czy mieszkańców tych kilkunastu okolicznych wsi, które w jakiś sposób z tym grodem Grossraden były powiązane. Oni tam się schodzili cyklicznie. Oczywiście mogli odprawiać jakieś obrzędy, jakieś święta połączone z konsumpcją napojów wyskokowych, jak to wyglądało wówczas, ale przede wszystkim podejmowali decyzje dotyczące życia wspólnoty, chociażby takie jak sądownictwo. Takie hale są znane ze Skandynawii, takie hale są znane ze świata Germanów kontynentalnych, jeszcze z okresu wpływów rzymskich. Takie miejsca są wpisane w ten kod genetyczny po prostu Indoeuropejczyków, więc nie jest wykluczone, że to akurat nie jest miejsce, w którym mieszkało bóstwo, czy nie jest to miejsce oddawania czci bóstwu, tylko właśnie taka hala zebrań, przed którą mógł być plac, gdzie rozmaite obrzędy odbywano. Także jak widać, no to, co wydawałoby się no pewnikiem, bo to wszystkie cechy, które archeolodzy ustalili podczas odkopywania tej budowli, wskazywały na to, że jest to obiekt wyjątkowy, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić na pewno, czy jest to świątynia. A jeśli nawet, to komu właściwie była poświęcona. Inna sprawa, zdecydowanie prostsza, chociaż trudniejsza też do badania. Tak zwane święte góry. Miejsca wyróżniające się z krajobrazu, miejsca przyciągające uwagę, często budzące mimowolną grozę nawet dzisiaj, prawda? Bo chodzenie po górach nie jest rzeczą wbrew pozorom prostą. Miejsca skupiające ludzką uwagę, miejsca stworzone do tego, żeby można było się kontaktować z niebem. Takich miejsc w naszym kraju jest kilka. Najważniejsze z nich to jest Ślęża. Najważniejsze z tego powodu, że w XI wieku Titmar miał możliwość dowiedzieć się najprawdopodobniej od mieszkańców Śląska albo od ludzi, którzy na Śląsku byli, że jest w środku tego kraju taka góra, która ogromnej czci doznaje wśród wszystkich okolicznych. No i tu są warunki idealne. Mamy górę, która wyróżnia się z krajobrazu. Mamy górę, która nawet dzisiaj budzi zainteresowanie swoim... Ona jest osamotniona na płaskiej równinie. To naprawdę robi duże wrażenie. Szczyty tej góry są obwiedzione kamiennymi wałami. Na stokach tej góry i na szczytach poniewierają się rozmaite kamienne posągi, rozmaite kamienne płyty ze znakiem ukośnego krzyża i tak dalej, i tak dalej. No sytuacja idealna, natomiast nie ma tam na dobrą sprawę śladów jakiejś większej aktywności ludzi we wczesnym średniowieczu. Coś tam się działo dookoła, coś tam się działo u podnóża. Badania wskazują, że te kamienne wały to jest raczej wczesna epoka żelaza.
posągi to jeden Pan Bóg raczy wiedzieć. Część z nich to mogą być niedokończone rzeźby do romańskich kościołów, bo na Ślęży też były kamieniołomy w XII i w XIII wieku. Część z nich może mieć metrykę znacznie starszą i niekoniecznie wczesnośredniowieczni użytkownicy góry do tych posągów podchodzili z szacunkiem. Natomiast jest to sytuacja o tyle interesująca, że warto zwrócić uwagę to, na co pisze Tittmar, że ta góra doznawała wielkiej czci, że może niekoniecznie wchodzono na górę i odbywano tam obrzędy, jak on tam za chwilę dalej pisze, ale odbywano obrzędy u podnóża tej góry ku jej czci. Być może te wały, podobnie jak w przypadku Arkony, służyły temu, żeby też dawały sygnał, żeby za daleko się nie zapuszczać, żeby nie wchodzić w domenę bogów. Podobnym przypadkiem są wały na Łysej Górze. Tutaj nie mamy posągów, natomiast mamy dość dobrze zachowane, takie niezbyt wysokie kamienne rumowiska wałów, które otaczają szczyt góry, na którym dziś pośrodku stoi klasztor. Tradycja pogańskich obrzędów na Łysej Górze jest powszechnie znana. To oczywiście te sabaty czarownic i tak dalej. Natomiast wydaje się, że sama tradycja jest stosunkowo późna i zaszczepiona tam przez benedyktynów w wieku XV-XVI dla podniesienia rangi tego miejsca. Natomiast wały są niewątpliwie wczesnośredniowieczne, to wiemy na pewno. W środku niewiele jest śladów aktywności ludzkiej, prawie że nie ma. Być może to była dokładnie taka sama zasada jak na Ślęży. Wały otaczały to miejsce, gdzie mogli przebywać bogowie, natomiast te wszystkie rzeczy, które by nas interesowały, działy się u podnóża góry, które było gęsto zasiedlone od schyłku starożytności aż po wiek XV-XVI. I takich obiektów jest w Polsce Środkowej wbrew pozorom sporo, bo to jeszcze oprócz Łysej Góry można wziąć Górę Dobrzeszowską, parę jeszcze innych miejsc, a w najbliższej okolicy Radomia tak zwany Grudek Leśny pod Przysuchą, który jest miejscem niezwykłym, bardzo polecam. Najprawdopodobniej powstały w IX wieku, funkcjonujący jeszcze być może w wieku X, z bardzo nikłymi też śladami obecności ludzkiej, ale z bardzo skomplikowanym systemem takich kamiennych wałów i najprawdopodobniej funkcję takiego sanktuarium górskiego pełniący. Mniej znany przykład, a wart uwagi i też taka nić łącząca to, co się u nas działo z tym, co się działo na Słowiańszczyźnie Wschodniej, jak za chwilę zobaczymy. Kowalowa Góra w Gostyniu na Śląsku, takie niewielkie wzniesienie. Tu jego, poniżej jego obraz badań geofizycznych, gdzie są widoczne te takie zaszarzenia tutaj. Widoczne to są ślady obróbki żelaza rozsiane po całym terenie. Natomiast istotne jest to, te dwa czarne kręgi. To są, jak się okazało w badaniach wykopaliskowych, to są rowy, nie fosy, ale takie rowy czy rzędy takich wydłużonych bardzo jam, które się przez całą tą górę ciągnęły. I co w tych jamach znajdowano? Pierwsze i najważniejsze badania tam się odbyły w latach 20. I ku swojemu zaskoczeniu archeolodzy niemieccy natrafiali tam przede wszystkim na szczątki ludzkie. I to szczątki ludzkie nie robiące wrażenia pochówków, tylko albo rzucone, wydawałoby się, nieładnie do jamy, albo w ogóle rozdrobnione w częściach, nieułożone anatomicznie. To wszystko wyglądało na wielki bałagan, było w tym dużo spalenizny. Pierwsze interpretacje było takie, że jest to gród słowiański zniszczony podczas najazdu Mieszka I po prostu i to są zwłoki jego obrońców. Po czym zaczęto tam odkrywać depozyty całych albo potłuczonych glinianych naczyń w takich układach, które wskazywałyby na to, że dokonała się tu jakaś uczta, czy jak to się mówi, z łacińska ofiara libacyjna, militaria i to w dużej ilości, to robiące wrażenie nieużywanych i też niektóre naczynia, tak jak to po lewej stronie na górze, z intencjonalnie utkruszonym fragmentem brzegu. To jest znany z wielu miejsc na świecie taki obrzęd zabijania duszy przedmiotu po to, żeby go ofiarować bogom podziemnym czy złożyć gdziekolwiek indziej. Interpretacja kolejna więc była taka, że jest to świadectwo zdziczenia Słowian, którzy składali ofiary z ludzi, pożerali ich tam najpewniej na tej górze i w ogóle, no i dopiero potem niemieckie chrześcijaństwo. To były lata 30. XX wieku, więc takie interpretacje były wtedy w modzie. Teraz do tej góry Kowalowej powrócono, no i zastanawiamy się, czy jest to faktycznie miejsce kultu, czy są to ofiary z ludzi, czy nie jest to miejsce kultu nie tyle może bóstwo, raczej przodków. Czy fakt, że niektóre z tych zwłok na przykład są rozkawałkowane, nie świadczy o tym, że mogły spoczywać na jakichś platformach wyniesionych nad ziemię i w trakcie powoli dokonującej się dekompozycji te trwalsze szczątki zbierano i składano w przeznaczonych do tego jamach i regularnie odbywano tam uczty, które miały tym zmarłym dostarczyć energii do bytowania w świecie duchów. Natomiast sama forma tego obiektu, sam jego kształt, samo jego zaaranżowanie, jakbyśmy powiedzieli, odpowiada temu, co jest rozsiane właściwie po całej Słowiańszczyźnie Wschodniej i co badacze
rosyjscy określają mianem Swiatilisz, czyli takich właśnie miejsc położonych pod niebem, bez żadnych budowli zadaszonych, czy skomplikowanych, czy rozbudowanych, miejsc wydzielonych w jakiś sposób z otoczenia przez rów, czy serię rowów, gdzie pośrodku miał się znajdować, jak na tej rekonstrukcji takiego Swiatyliszcza z Nowogrodu, miał się znajdować posąg idola, wokół niego zbierali się ludzie, oddając mu regularnie cześć. Problem z tym jest tylko taki, że pierwsze z takich Swiatyliszcz, tutaj jest po lewej stronie widoczne, zostało odkryte pod Nowogrodem Wielkim, na wzgórzu, które nazywało się Perynia, więc no już w ogóle bosko po prostu, bo tu już mamy od razu konotację z Perunem i prawdopodobnie Peruna zresztą w Nowogrodzie czczono. Odkrywca ten rów troszeczkę chyba niestety wyrównał, jeśli chodzi o jego kształt. Potem to sobie ładnie rozrysował, tam obliczył różne kąty, tak żeby się zgadzało tam, nie wiem, ze wschodem słońca w różnych określonych porach. To wszystko miało tak fajnie sobie funkcjonować. Po tym odkryciu nagle badacze, którzy też nie chcieli być gorsi od niego, zaczęli takie same Swiatyliszcza odkrywać u siebie. Tu jest najsłynniejszy chyba kiepski obrazek, niestety, z góry Bogit nad Zbruczem. W tym takim kwadraciku, który jest tam po środku, miał stać ten słynny posąg Światowida Zbruczańskiego. Niestety minęło kilkadziesiąt lat. Młodsi koledzy, pewnie zazdrośni, zaczęli te wszystkie badania weryfikować. Przy okazji kilka takich miejsc nowych odkryto. No i się okazuje, że nie są to żadne miejsca ofiarne, tylko najprawdopodobniej ślady po kompletnie rozoranych ciałopalnych kurhanach z resztkami stosów pogrzebowych, z resztkami tych przepalonych szczątków zmarłych, często ułożonych właśnie w takie koncentryczne kręgi. Tutaj powyżej jest przykład z takiego naszego cmentarzyska z IX-X wieku z Bilczewa w Polsce Środkowej. No jakbyśmy się uparli, to przy pomocy cyrkla byśmy kilka takich Swiatyliszcz pewnie na nim wyrysowali. Więc właściwie wracamy do punktu wyjścia. Niewątpliwie Słowianie Wschodni mieli wydzielone miejsca do składania ofiar swoim bogom. Niewątpliwie te miejsca były istotne, ale wiemy na pewno, że nie wyglądały tak, jak wyobrażali to sobie radzieccy archeolodzy jeszcze pół wieku temu. No i święte gaje, które przewijają się przez wszystkie właściwie te nieliczne opisy dotyczące słowiańskiego pogaństwa. Ten taki przydługi opis Helmolda, który tutaj przytoczyłem, to już też nie będę Państwa zanudzał. Istotna jest jedna rzecz, że te święte gaje były ogrodzone. To, co mamy w przypadku tych gór, to, co mamy w przypadku świątyni w Arkonie, to się cały czas powtarza. Jest ogrodzenie, które przede wszystkim sygnalizuje o tym, że tam lepiej nie wchodzić i tam aktywność ludzka jest niewielka. Tam wchodzą tylko ci, którzy chcą złożyć ofiary, którzy chcą o coś poprosić bóstwo, którzy chcą się czegoś od bóstwa dowiedzieć i tyle. A jeszcze w przypadku Słowian Połabskich oczywiście ci, którzy byli zagrożeni śmiercią, tam znajdowali azyl, ale to niewykluczone, że jest to przeniesienie tego zwyczaju już z tradycji chrześcijańskiej. Święte gaje, no jak nie da się ukryć, są wyjątkowo trudnymi, uchwytnie archeologicznie obiektami, no bo to są takie przykłady, no już po części z etnografii, po części z rekonstrukcji, to co widzimy na górze, to jest takie drzewo w Bułgarii z różnymi ofiarami zawieszanymi na gałęziach, to samo gdzieś tam już z bardzo dalekiej wschodniej Rosji, też te takie wstążeczki, czasami po prostu kawałki szmatek zawieszane na drzewach, to są symbole życzeń składanych Bogu, bóstwu, duchom opiekuńczym tego drzewa i tak dalej. I taka rekonstrukcja z Leire w Danii, bardzo sugestywna, jak mógł wyglądać taki święty gaj położony nad jeziorem. Możliwości odnalezienia tego za pomocą metod archeologicznych są żadne. Nawet jeżeli się tam nawet odbywały jakieś obrzędy składanie ofiar, to jest zdjęcie, które dostałem od znajomego z Litwy. To jest ślad działalności tamtejszych neopogan, ale tak mogły wyglądać właśnie takie miejsca ofiarne w świętych gajach. Poprzek kamieni, między nim ognisko, na którym składano te wszystkie dary. Właśnie jak to
panowie technicy. W tej chwili nie ma jeszcze nagłośnienia. Chwileczkę może. No nie, sala nie jest duża, myślę, że... Dobra, będę starał się mówić głośno. No tak to jest, jak się zadajemy z rzeczami nad przygotowaniem. To nie ma się, to się zawsze... To jakieś duże no miejmy nadzieję, że ktoś się pomni na każdym razie. Tak jest, no to dobra. Odebrało nam głos w tym momencie, gdyby się zaproponować pewną alternatywną wizję tych miejsc kultu pogańskiego. Nie musiały to być takie świątynie, jaka była w Arkonie. Nie musiały to być szczyty gór, nie musiały to być takie skarbiska, jak już wiemy dzisiaj nie było na pewno w Rosji. Natomiast mogły to być te tak zwane grody okresu plemiennego, które są rozsiane po całej środkowej Europie, tak mniej więcej od Łaby po linie kończąc, są to obiekty niewielkie, spoliste, 50 metrów przeważnie średnicy. Charakteryzują się tym, że mają niewspółmierne grupy wały co do wielkości tego, co jest w środku. W środku są ślady jakiejś zabudowy bardzo enigmatycznej wokół wału. Najczęściej, w 9 przypadkach na 10 pośrodku jest bardzo głęboka studnia, a wokół tej studni są dziwne rzeczy. Są warstwy spalenizny, jest masa kości zwierzęcej, głównie bydła zresztą, ze śladami konsumpcji. Są podłuczone naczynia, jest ziarno, są militaria. Są często bardzo cenne przedmioty ozdoby. Są czasami przepalone kości ludzkie. Przez wiele lat te wszystkie znaleziska, na przykład z Wielkopolski, to traktowano po prostu, no był sobie lud plemienny, tam mieszkał jakiś władca, przyszedł Mieszko pierwszy, to wszystko spalił. Są to ziarno, są te kości zwierzęce, po prostu wszystko się zawaliło i koniec. Natomiast można się zastanawiać, czy na takim placu właśnie, wydzielonym tymi wałami, nie odbywały się obrzędy kierowane przez starczyznę plemienną, przez księcia plemiennego, przez kogokolwiek. A na górze, na tych wałach, które miały nie tyle funkcję wałów, co trybun, jak w amfiteatrze, zasiadali sobie przedstawiciele lokalnej społeczności, tym obrzędom się przyglądali, uczestniczyli w nich. Jednocześnie w takich miejscach mogły się odbywać wiece, czyli wspólne obrady, gdzie ustalano rzeczy istotne dla życia całej społeczności, sądy, nie sądy, decyzje polityczne i tak dalej. A w razie zagrożenia oczywiście można było podnieść ten zwodzony most, schować tam bydło, schować tam rzeczy cenne i przeczekać ten zły czas. Takie interpretacje się w tej chwili pojawiają, odchodzimy od modelu, od takiego modelu słowiańskiego grodu, który tylko i wyłącznie pełni funkcje militarne i musi tam siedzieć jakiś poprzednik czy jakiś archetyp późniejszego XII-wiecznego feudała. Z tymi feudałami też to zresztą kiepsko było w naszej części Europy. Wydaje się, że było to coś w rodzaju takich obiektów wielofunkcyjnych, znoszonych przez wspólnotę i służących do wszystkich wspólnotowych działań, które tam się mogły odbywać. Natomiast no, musimy sobie uświadomić jedno, że archeologia nie da nam odpowiedzi na pytanie, jak by mogły wyglądać te obrzędy, kogo tam czczono i w jaki sposób. Głęboka studnia wskazuje raczej, że jakiś związek z siłami ziemi czy z siłami podziemnymi. Ziarno tak samo, to się wiąże z wszystkimi kultami płodności. Kości zwierzęce w dużych ilościach mogą wskazywać na spożywanie, wspólne spożywanie zwierząt ofiarnych. To mamy poświadczone z wielu kultur od Grecji starożytnej poczynając. Natomiast no, nigdy się nie dowiemy, czy tam czego Światowita, Swarożyca, Peruna i tak dalej, o ile te imiona w ogóle miały jakieś znaczenie. Kwestia kapłanów. Kwestia kapłanów jest najtrudniejsza, bo to jest też... Znaczy, archeologia nam o tym nic nie mówi, kompletnie, i nigdy się nie dowiemy, bo, jak mówię, musiałbym mieć tabliczkę w grobie, żebyśmy wiedzieli, że jest to kapłan jakiegoś słowiańskiego bóstwa. Takich numerów niestety nie ma. Dla wieku XI i XII dla Połabie zakładało się, że istniała wyodrębniona klasa kapłańska, tak jak Brahmini w Indiach, pełniąca nawet funkcje polityczne. Mówiło się o teokracjach wręcz pogańskich na Pomorzu. Oni mieli być tam głównymi rozgrywającymi w sferze politycznej, układać się z cesarstwem i tak dalej. Dzisiaj patrzymy na to trochę inaczej. Z zapisów z tego, z Połabia nie będę przytaczał, bo tam to jest po prostu chrześcijaństwo na opak. To musieli kronikarze zakładali, że jeśli ktoś przychodzi do świątyni i składa ofiarę, no to musiał mieć odpowiedni certyfikat, prawda, jak każdy duchowny, odpowiednie przygotowanie przejść, odpowiednich reguł przestrzegać w życiu codziennym, żeby być do tego uprawniony. Niekoniecznie. Ten pierwszy zapis właśnie z powieści lat minionych, bardzo istotny. Począł władać Włodzimierz Kijowie sam jeden i postawił bałwany. Potem to samo. Włodzimierz wtedy posadził Dobrynię, wuja swojego w Nowogrodzie i przyszedł Dobrynia do Nowogrodu i postawił bałwana nad rzeką Wołchowem. Co te cytaty podkreślają? Sprawczość władcy. Władca jest jednocześnie, pełni jednocześnie funkcję pośrednika między bogami a światem ludzi, czyli kapłana.
Nie jest to nic unikalnego. Bez kasty kapłańskiej obywali się starożytni Grecy, obywali się znakomicie Rzymianie, obywały się ludy germańskie. To funkcje były zawsze zarezerwowane dla tych, którym wspólnota powierzyła przywództwo, czy militarne, czy polityczne. I chociaż zarówno Włodzimierz, jak i jego wuj Dobrynia byli przybyszami ze Skandynawii, to najprawdopodobniej w pewien sposób to, co robili, komponowało się z tym, z przekonaniami, które podzielali mieszkańcy wschodniej Słowiańszczyzny. I podobny cytat kilkaset lat później, opis układów sojuszniczych Kiejstuta Litewskiego, jeszcze wtedy pogańskiej Litwy władcy, z Ludwikiem Węgierskim. Król chrześcijański przysiągł na krzyż, a Kiejstut zrobił to, co powinien zrobić, czyli po prostu zabił wołu, pomazał się krwią razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami, odbył odpowiednie obrzędy, przysięga była ważna. Także nie mówię, że nie musiało być kapłanów wśród Słowian, że nie musiało być ludzi, którzy byli predestynowani tylko i wyłącznie do tego, żeby zajmować się sferą ponadnaturalną. Natomiast, jak się wydaje, normą było to, że był to jeden z obowiązków przywódców. W irlandzkich sagach jest napisane, że król jest mostem, czyli prowadzi swoich ludzi między światem żywych i światem nadnaturalnym. Prawdopodobnie tak samo to wyglądało u nas. No i posągi. To, co budzi największe emocje i największe kontrowersje, no i od sztandarowego oczywiście zaczniemy, czyli światowida ze Zbrucza. No i pierwsza sprawa, no to nie jest światowid oczywiście, bo światowid, jak wiemy z opisu saksogramatyka, to była postać męska zaopatrzona w cztery głowy, bądź cztery twarze. Natomiast na tym słupie postaci widzimy pięć. Z tego cztery górne, dominujące wyraźnie, zaopatrzone w różne atrybuty. Jeden wojownik, jedna prawdopodobnie kobieta, jedna osoba z rogiem obfitości. Poniżej cztery anonimowe postacie, nieduże, i na dole taki nieszczęśnik przyklęknięty, który to wszystko trzyma. Czyli nie jest to jedno bóstwo, a to jest zapis pewnego wyobrażenia świata, pewnej kosmogonii. Jest ten świat podziemny, ten słowiański atlas, który to wszystko podtrzymuje. Na dole jest świat nasz ludzi, te cztery małe figurki właśnie symbolizują nas. I nad nami są ci potężni bogowie, którzy różne funkcje spełniają i różnymi dziedzinami naszego życia zawiadują. Natomiast pytanie, czy jest to wyobrażenie słowiańskie. Drugiego takiego posągu z całego ogromnego obszaru Słowiańszczyzny nie znamy. Znamy natomiast z bezpośrednich okolic tego Zbrucza nieszczęsnego posągi stawiane przez koczowników. I to stawiane od V wieku przed naszą erą po wiek XV-XVI. To były wyobrażenia bądź przodków, bądź duchów opiekuńczych. Czasami to się splatało. Często przodki, bo to są tak zwane baby połowieckie. I to są faktycznie baby, to zresztą widać. Zarówno jak widać na tych dwóch przykładach gdzieś tam, nie wiem, ze wschodniej Ukrainy, i sposób nakrycia głowy, i sposób ułożenia rąk, i atrybuty niepokojąco przypominają tego światowidza zbruczańskiego. On niekoniecznie musi być słowiański. Może to być efekt działalności koczowników, może to być efekt takiej pewnej synkretycznej kultury, która rodziła się na pograniczu świata słowiańskiego i świata koczowniczego, gdzie różne idee, różne sposoby oddawania czci siłom nadnaturalnym się pojawiały, były akceptowane, adaptowane i twórczo przetwarzane. Natomiast jeśli nawet się zgodzimy z tym, że jest to dzieło wschodnich Słowian, to jest to raczej ewenement, a nie reguła. Ewenement, który nie znalazł potem, znalazł powtórzenie, ale dopiero w naszych czasach, bo światowidz ze Zbrucza został no, czymś w rodzaju ikony pogaństwa słowiańskiego i to się nie tylko ogranicza do ziem polskich. Bo ten przykład na górze to jest chram rodzimowierczy z Michałowic pod Warszawą i sobie ten światowidz elegancko stoi. Te dwie deski malowane na dole to jest część skansenu w niemieckim Torgelow, gdzie jest też taki zrekonstruowany gród słowiański, przy którym postawiono świątynię. Ale nie inspirowano się opisami, nie wiem, Herolda czy saksogramatyka, tylko ściągnięto po prostu regularnie motywy ze światowidza zbruczańskiego. No i też to jest ironia historii, na tej fotografii na dole po prawej stronie to jest światowidz zbruczański, ale stojący w Kijowie, stojący tuż obok Soboru Sofijskiego, czyli pierwszej świątyni chrześcijańskiej na Rusi, w miejscu, które było, jak żeśmy się dowiedzieli, poświęcone Perunowi, także to można powiedzieć, że po latach, po tysiącu lat światowidz odniósł nad Perunem triumf i zajął jego miejsce w Kijowie. Jest to bardzo ciekawy wątek, zresztą też o tym antropolodzy piszą. Ta figura o niepewnej dosyć proweniencji stała się podstawowym kanonem przedstawiania bóstw słowiańskich. I
stoi ona u nas w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jest to bardzo istotna rzecz i z tego możemy być dumni, niezależnie od tego, czy ona jest słowiańska, czy turecka. Są inne posągi kamienne, z tym, że no budzą wątpliwości. Tutaj wybrałem dwa przykłady, bo to już też nie ma sensu tej całej litanii wyliczać. Taka płyta ze Słupska z dość prostym przedstawieniem postaci ludzkiej niewątpliwie. Bardzo znany, uznawany za Swarożyca mężczyzna na głazie z kościoła Waltenkirchen na Rugi. I to, co jest obok, to jest pomnik nagrobny z pogranicza czarnogórsko-albańskiego, wykonany, nie wiem, gdzieś na początku XX wieku pewnie. I pytanie, czy to są faktycznie przedstawienia, to co widzimy po lewej stronie i na boku, to z naszej części słowiańszczyzny, czy to są koniecznie przedstawienia bogów? Czy nie mogą to być tak samo jak w tradycji połowieckiej przedstawienia czcigodnych przodków, albo wręcz średniowieczne kamienie nagrobne, tylko realizowane tak jak ktoś na tej głuchej prowincji po prostu potrafił. Także kwestia w tej chwili kamiennych posągów budzi bardzo, bardzo mieszane uczucia wśród archeologów i ten temat raczej nie jest rozwijany. Natomiast mamy jeszcze drobną plastykę z tym słynnym światowidem wolińskim. Z tym, że problem z nim polega na tym, że no, wydawałoby się z pozoru, że wszystko jest super. Nie ma tam żadnych postaci, nie ma nic, jest prosty słup, na górze są cztery twarze. Tak moglibyśmy sobie wyobrażać tego światowida, który stał na Rugi czy gdziekolwiek indziej. Problem jest taki, że jedyne analogie, czyli takie właśnie drobne figurki wielotwarzowe pochodzą ze Skandynawii. Wolin to był swoisty tygiel kulturowy, gdzie dominujące wpływy skandynawskie, ale i słowiańskie, ale i ottońskie, niemieckie, ale i sięgające znacznie dalej na słowiańszczyznę wschodnią, a przez nią nawet do krajów islamu się spotykały, zlewały w jedno. Czy taką figurkę, niezależnie od jej funkcji, można jej nadawać etykietkę etniczną? Wydaje się, że nie. Co więcej, takich figurek jest sporo na tych terenach u nas, natomiast jak widać z tej mapy, no te numerki są niewyraźne, ale dosyć one się skupiają wokół wybrzeża Bałtyku. Jakimś dziwnym trafem skupiają się wokół miejsc, do których podróżowali Skandynawowie, w których zakładali swoje faktorie, w których organizowali ten na masową skalę prowadzony handel niewolnikami i srebrem z krajami Orientu. To nie znaczy, że one są skandynawskie, to raczej znaczy, że takie obiekty drobne, trudne do interpretacji, mogą być wynikiem przenikania się różnych wpływów, różnych pomysłów, różnych estetyk wręcz na oddanie pewnej treści. Jaka to była treść, nie wiadomo. Czy to są figurki bogów? Niekoniecznie. To mogą być na przykład przedstawienia czcigodnych przodków, o których już po raz kolejny mówię, ale których kult był bardzo istotny, nie tylko zresztą dla Słowian. To wystarczy przypomnieć starożytny Rzym i maski przodków, czy właśnie niewielkie figurki wyobrażające przodków rodu, przed którymi ojciec rodziny, jako jedyny, który to był upoważniony, odprawiał regularnie drobne, domowe obrzędy, które były podstawą życia religijnego starożytnych Rzymian. Oni do świątyń też zachodzili raczej rzadko. Jeszcze inna możliwość, że część tego, co uważamy za przedstawienia kultowe, czy za przedstawienia demonów, czy przodków, czy wyobrażenia związane z kultem, to są po prostu dziecięce zabawki. Ten przykład takiego koziołka z okolicy Ostrowa Lednickiego, on został znaleziony przypadkowo, nie jest w ogóle datowany, ale sam fakt, że został znaleziony w okolicy Ostrowa Lednickiego, uczynił z niego figurkę pogańską. Drewniany konik z Opola, czy właściwie dwa koniki z Opola, jeden z takim krzyżykiem charakterystycznym, wyrytym na przodzie, XI-wieczny, zostały uznane za świadectwo przeżywania się praktyk pogańskich. To się wiązało z tym koniem drużebnym z Arkony. No tak, Opolu XI-wieczny jak najbardziej, tutaj chrześcijaństwo powierzchowne, praktyki pogańskie w dniu dzisiejszym. Natomiast jeśli mamy XV-wieczny Nowogród, to są takie same koniki, takie same figurki, jakie widzieliśmy przed chwilą, też z różnymi znakami wyrytymi na nich, to nie mamy wątpliwości, że są po prostu dziecięce zabawki. Często w przypadku Nowogrodu, gdzie się wszystko właściwie w ziemi zachowuje, drewno, skóra, listy na korze brzozowej, wszystko, to mamy wręcz pewność, czym się te dzieci bawiły. Więc nie każdy taki przedmiot, który odstaje od tej normy, jaką sobie wyobrażamy dla wczesności średniowiecznej słowiańszczyzny, jest od razu przedmiotem kultowym, jest świadectwem kultu, czy bogów, czy przodków, czy czegokolwiek. Czasami po prostu są to ślady zwykłej, banalnej, codziennej ludzkiej aktywności, a ten tajemniczy krzyżyk wyryty z przodu może być po prostu znakiem własnościowym. Może dziecko sobie oznaczyło zabawkę, że mu kolega nie głupnął. To się też i dzisiaj zdarza. Mniej budzący wątpliwości znaleziska, czyli maski. To są unikaty. Te maski na dole po prawej stronie to są skórzane maski z Nowogrodu Wielkiego. Te
dwie po lewej to są drewniane maski z Opola. To mamy pewność, to jest niewątpliwie ślad jakichś obrzędów. One w jakiejś tam już mocno przetworzonej formie być może trwają w tych wszystkich tradycjach związanych z kolędnikami, z zwartami przy grobie pańskim, wielkanocnym i tak dalej. Natomiast jest to zjawisko powszechne również w całej Europie. Ten przykład tego pana, bo to jest też istotna rzecz, tego właśnie pana w masce pochodzi z Sardynii. Ja go wybrałem dlatego, że on jest taki właśnie jeszcze nieprzetworzony przez kulturę popularną. Jeszcze tamtejsi kolędnicy jeszcze nie zostali cepelią po prostu. On wygląda tak, jak oni się ubierali pewnie te 100 czy 200 lat temu. I właśnie co jest interesujące, łączy cechy dwóch płci. I to dla istot demonicznych, czy dla osób, które były predestynowane do tego, żeby z nimi kontakt nawiązać, też jest charakterystyczne. Uczestniczenie w obrzędach pogańskich też często wiązało się z wyzwoleniem z własnej płci. No niewątpliwie ten świat symboliczny, ten świat bogów jest zapisany w jakiś tam sposób w tych przedmiotach, tylko czy my jesteśmy w stanie to odtworzyć? Wątpię. To są przedmioty z różnych części Słowiańszczyzny. Zaczynając od góry po lewej to są wielkie morawy, potem te dwie zapinki po środku to są stepy naddnieprzańskie. Te wyobrażenia takie dość pokraczne tych ludzików na pozłacanej blaszce z prawej strony od góry to są nasze chaćki pod Białymstokiem. Na dole taka niewielka figurka znaleziona pod hełmem, oczywiście uznana od razu za wikińską, ale niekoniecznie to jest kobieta w kozie randki, to może być wszystko. Takie bardzo tajemnicze przedstawienie na okuciu końca pasa. To są wszystko elementy banalne, to są rzeczy codziennego użytku, to są ozdoby stroju po prostu. No i to przedstawienie przedziwne takie. Postać też weźcie Olanda, przy nim młot, z drugiej strony jakiś półksiężyc. Co to może być, najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy. Czy jest to Perun, czy jest to ktokolwiek inny, ktoś odpowiedzialny za błyskawicę, kojarzy się trochę z młotem Tora, ale to nie ten krąg kulturowy zupełnie, bo wielkie murawy na południu i gdzie indziej do mnie patrzyły. No i ten taki tajemniczy kosmita po środku to jest z takiego skarbu nad Dnieprem w Martynowce, bardzo wczesnego, z VI wieku chyba, pokazującego, że ten świat słowiański nie byłby najmniej ubogi i prześny, jak się wydaje. No i na koniec tak zwana kaptorka, czyli futerał na rozmaite święte przedmioty, znaleziony w Bodzie pod Włocławkiem, w grobie XI-wiecznym, już teoretycznie chrześcijańskim. Takie właśnie futerały się spotyka właściwie na całej Słowiańszczyźnie, poczynając od Połabia, przez Morawy, Czechy, Polskę, po głęboką Ruś. Co w nich noszono, nie wiemy. Czy rośliny lecznicze, czy jakieś swoiste przedmioty zawierające moc, czy relikwie, czy cokolwiek bądź innego, tego już się pewnie nie dowiemy. Na pewno noszono tam przedmioty istotne, bo takie kaptorki znane są ze świata islamu, to sobie można w Kairze na bazarze kupić. Tam przechowywano zwitki z koralu, jakąś surą jedną czy drugą, która miała noszącemu zapewniać pomyślność albo chronić go od choroby. Jakieś takie rzeczy pewnie się w tych naszych kaptorkach znajdowały, na pewno nie było tam figurek światła. Mam jedno pytanie. A po pierwsze na zdjęcie po lewej, co to może jest? Skąd to jest to zdjęcie? To po lewej na górze. To jest, znaczy już dokładnie panu nie powiem, to jest chyba z Mikulczyc, to są wielkie morawy. To jest taka zawieszka nieduża. Nie, bo bardzo oryginalne, to jest jest świętą liczbą, więc jest takie potrójna to jest taka świętą faktystyczna. A dziękuję bardzo. Znaczy to... To jest bardzo dobra uwaga, wie pan, bo jeszcze przy okazji te wszystkie przedmioty mają swój styl. To nie jest coś ciosanego przez prymitywów w półziemiankach. To jest jakiś ptak chyba święty, przypuszczam, jakieś zwierzę na dole. To jest jakieś coś dziwne, czy... Albo genitalia ludzkie, bo to mogą być ludzkie genitalia. Też nie wykluczone, bo skracano też pokazywano, co najważniejsze. To nie bardziej klimat, tak. Dokładnie. Ale tak samo te zapinki, to niektórzy nawet się w tym domyślają pewnej wizji świata z jakąś istotą słoneczną na górze, prawda, i z kolejnymi pierdlami, które czemuś tam służyły. Także nie, to są bardzo przemyślane rzeczy i to wskazuje na to, że na pewno ci nasi przodkowie mieli ten świat nadnaturalny poukładany, tylko my nie mamy do niego jak się dostać po prostu. To jest podstawowy problem. O tym wiemy znacznie więcej. To już pozostawia znacznie więcej śladów w ziemi i z tym już się możemy jakoś uporać, aczkolwiek też pewne problemy to rodzi. Słowianie palili zwłoki. To jest poświadczone i przez kronikarzy, i przez to, co znajdujemy w ziemi. I tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Zmarły trafiał na stos, był na tym stosie spalany. Natomiast dość specyficzne były formy samego zabezpieczenia zwłok, czy raczej braku zabezpieczenia, bo to, co jest dla Słowiańszczyzny charakterystyczne, to są tak zwane pochówki takurhanowe, czyli nie składano zmarłego w ziemi, czy jego prochu w ziemi i nie nakrywano kopcem, jak to w większości ludów się odbywało, tylko popielnicę ze szczątkami zmarłego stawiano na kurhanie albo na słupie, wbitym obok.
Ta popielnica ulegała rozpadowi, po pewnym czasie te kości się wysypywały, rozsypywały. Tak to sobie wszystko zalegało. Tutaj mamy taki płychan w trakcie rozkopywania w chodniku pod Opolem Lubelskim. Jest to bardzo niewdzięczne zajęcie, bo to jest po prostu kupa piachu, w której, jeśli jest coś ciekawego, to jest z tej samej warstwy przypowierzchniowej, a na ogół się sprowadza do takiej niewielkiej ilości kości, bo to przez te 1000 lat zdążyło wszystko pięknie wyerodować, jak leżało i było poddane wpływowi wilgoci, przemarzania itd., itd. Przedmiotów przy tym właściwie nie ma żadnych. Czasami znajduje się resztki tych popielnic, które się rozsypały, czasami u podstawy kopców jakieś naczynia świadczące o tym, że odbywały się tutaj uszty libacyjne, czy jakieś wypominki dotyczące zmarłych. W środku tej kupy piachu na ogół nie ma nic, po prostu trzeba do końca przekopać potwornie nudne zajęcie. Natomiast sama ta tradycja, sam ten obrzęd jest ciekawy, bo to niezależnie od tego, jakbyśmy go mogli tłumaczyć, to wskazuje na jakieś takie przemożne dążenie do kompletnej dezintegracji ludzkiego ciała po śmierci. Nie wystarczyło spalić, trzeba było wyeksponować tak, żeby to się rozsypało i jak najszybciej i w sposób jak najpełniejszy wróciło do świata natury. No i tak przy okazji, bo to w Radomiu o wampirach coś wypada powiedzieć, bo to ten pierwszy pochówek na naszych ziemiach, jaki był określony jako noszący ślady praktyk antywampirycznych, był właśnie z Radomia. Być może to jest przyczyną, że wprowadzenie inhumacji, czyli chowania ciała do ziemi, było przyczyną pojawienia się tej legendy o żywych trupach wstających z grobów i wbijających drewno. Być może to był tak wielki szok psychiczny i kulturowy dla naszych przodków te 1000 lat temu, że tego typu opowieści się w ogóle pojawiły. Ale to już jesteśmy w sferze fantazji, także wróćmy do tego, co to powinno być interesujące. Druga forma spotykana równie często na naszych ziemiach, czyli tak zwane domy zmarłych. To wygląda już trochę lepiej, bo jest taka jama wykopana w ziemi. Ale jak widać po tych skalach, to są jamki niewielkie. Często można je przeoczyć podczas badań. Przez lata archeolodzy w ogóle nie zwracali na to uwagi. W tych jamkach znajdują się niewielkie ilości kostek ludzkich, pewnie większość zostawała gdzieś, albo była gdzieś składowana na zewnątrz, albo zostawała na stosie. Natomiast wydaje się, że nad tymi jamkami budowano takie właśnie konstrukcje, które jeszcze w XX wieku były budowane na północnej Rusi, tak zwane domki zmarłych. To chodziło o to, żeby w te określone dni święte, kiedy się szło na cmentarz i niosło jedzenie, żeby dusza tam sobie mogła przyjść, schować się pod tym daszkiem i się pożywić. Niewykluczone, że te nasze obiekty tak wyglądały, oczywiście bez tych krzyży, czy prawosławnych, czy już mniej ortodoksyjnych. No i tyle. Jedna rzecz jeszcze a propos tych już pochówków chrześcijańskich, bo bardzo często się przyjmuje, że znakiem chrześcijaństwa jest inhumacja. Oczywiście, jak najbardziej, bo jest dogmat o ciał zmartwychwstaniu. Natomiast to w średniowieczu nie było specjalnie silnie przestrzegane. Było to egzekwowane raczej dlatego, żeby w jakiś sposób tą ludność świeżo schrystianizowaną zorganizować, żeby ona się nie chowała po lasach i polach, tylko przy kościołach parafialnych, które powoli powstawały. Także są takie miejsca na Słowiańszczyźnie, gdzie jeszcze palono zmarłych w wieku XIII i nikomu to kompletnie nie przeszkadzało. Natomiast te najstarsze groby prawowierne chrześcijańskie, które u nas są, są z reguły bardzo bogato wyposażane. To przez lata archeolodzy tłumaczyli w ten sposób, że mamy już nowy zwyczaj chrześcijański, ale przeżytkiem pogańskim jest właśnie to bogate wyposażanie na drogę w zaświaty. No otóż nie. Z tego, co widzieliśmy poprzednio, Słowianie swoich zmarłych na drogę w zaświaty nie wyposażali. Wręcz przeciwnie, starali się jak najbardziej zdezintegrować, żeby przeszli szybciej do tych zaświatów. Wydaje się, że to bogate wyposażanie, te militaria, te wagi, te utensylia kupieckie, ostrogi, no cuda naprawdę, które się znajduje w tych grobach, same formy tych grobów, które przypominają takie właśnie domy z łożami po środku, to nie jest przeżytek pogaństwa, to jest raczej przejmowanie pewnych wzorców od elit i państwa wschodniofrankińskiego i przede wszystkim Skandynawów. I to jest sposób, jaki sobie znalazły elity naszego młodego państwa na odróżnienie się od tych, których podbijali i których chrystianizowali. Prawdopodobnie te przedmioty nie tyle służyły zmarłemu w zaświatach, co były ceremonialnie razem z nimi składane, żeby sobie prosty lud zobaczył, kto tu jest panem, kto tu rządzi, kto dzierży miecz i kto ma do tego prawo nadane mu przez księcia. Więc no, z tymi przeżytkami pogaństwa trzeba właśnie zawsze ostrożnie, zawsze patrzeć, jaki jest kontekst i społeczny, i kulturowy, i polityczny danego czasu. No i podsumowując, no tak szybciutko, żeby już się tutaj specjalnie nie wgłębiać. Jeśli chodzi o ten zhierarchizowany ogólnosłowiański panteon, nic na to nie wskazuje. Te nazwy bogów się bardzo rzadko powtarzają w dokumentach dla wschodniej Słowiańszczyzny i dla Poławia. A jak jeszcze raz przypominam, Poławie jest specyficznym miejscem, a wschodnia Słowiańszczyzna też jest specyficznym miejscem, bo większość zapisów dotyczy wiary ludzi, którzy Słowianami nie byli.
ogólnosłowiański zwyczaj znoszenia budynków przeznaczonych do kultu. No jak się widać, żeśmy zobaczyli, nie były one koniecznie potrzebne, żeby takie obrzędy sprawować. Można to było na wiele sposobów rozwiązywać. Cechą immanentną wydaje się izolowanie tego typu miejsc od społeczności. Kapłani jako grupa społeczna nie mamy na to śladów ani w dokumentach, ani w archeologii. Posągi bogów, jak widzieliśmy, wątpliwe. Nie możemy na ich podstawie tworzyć sobie wyobrażenia o tym, jak mogli wyglądać słowiańscy bogowie. Pytanie, czy sami Słowianie takie wyobrażenie mieli, bo próbując takie rzeczy odtwarzać, my patrzymy trochę przez XIX-wieczne pozytywistyczne okulary. Dzicy musieli sobie wyobrażać jakieś stwory nadnaturalne, w które wierzyli. Niekoniecznie. Bodajże Helmut, czy już nie pamiętam, który z tych kronikarzy, ale to się potem powtarza też w kilku innych kronikach, opisuje, jak wyglądało miejsce kultu pogańskiego w Wolinie. To był słup, który była wbita włócznia. I w tym słupie, w tej wbitej włóczni objawiało się bóstwo, któremu Wolinianie składali cześć. Posągi bogów, to już żeśmy mówili, no i długie trwanie czystych wod, mitów i obrzędów w tradycji ludowej. Do tego jeszcze wrócimy, natomiast tak jak mówiłem na początku, to jest bardzo trudne, żeby te czystych form nie ma na pewno. To od X wieku już tych czystych form nie było. Żeby odfiltrować to, co pozostało, wymaga ogromnego wysiłku, ogromnej erudycji, ogromnej bazy źródłowej. A w tej chwili kultura ludowa to już jest bardziej zadanie dla historyków niż dla antropologów, bo ona się skończyła. Globalizacja i globalne media zakończyły dyskurs kultury ludowej. Co wiemy na pewno? To, co nam się tutaj udało przeszedzić, na pewno silny związek ze światem natury. Większość tych sanktuariów jest w górach, w lasach, nad wodami. Różnorodność miejsc i form kultu. To jest takie stwierdzenie ogólne, oczywiście uciekające od problemu, ale niewątpliwie taka ona była. Dlatego tak trudno jest nam znaleźć pewne cechy wspólne. Znaczenie ognia, zarówno w eschatologii, zarówno w obchodzeniu za światy, jak i w tych codziennych praktykach kultowych niewątpliwie. Kult zmarłych i kult przodków, czyli jednoczesnym dążeniu do dezintegracji ciała. To mi się wydaje najbardziej znaczące właśnie dlatego, co można nazwać religijnością słowiańską, czy wierzeniami słowiańskimi, czy religią słowiańską. Przodkowie, czcigodni przodkowie, którzy odeszli, byli najprawdopodobniej bardzo ważnymi osobami. No i rozbudowana obrzędowość, tego mamy na pewno ślady, natomiast jak ona wyglądała, czego dotyczyła, najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy. Coś jednak z tego wszystkiego można wyłuskać i to są dwa takie cytaty, które dzieli 700 lat różnicy, chyba coś takiego. Zapisy dwóch ludzi kompletnie innych. Prokopiusz Cezarei był bizantyńskim arystokratą, duchownym, człowiekiem obeznanym w kulturze chrześcijaństwa wschodniego, ale też człowiekiem obeznanym znakomicie w kulturze antycznej, bo to jeszcze za jego czasów Akademię Platońską dopiero co zamknięto. Helmold był prostym proboszczem z Bozowa na pograniczu niemiecko-słowiańskim, odebrał prawdopodobnie podstawowe wykształcenie. Miał to szczęście, że towarzyszył krzyżowcom podbijającym słowiańszczyznę połabską. Obaj niezależnie od siebie zapisali właściwie to samo dla dwóch różnych miejsc. Prokopiusz spotkał Słowian gdzieś nad Dunajem, kiedy oni najeżdżali Bizancjum i dowiedział się, że jest ten jeden Bóg, twórca piorunów, który jest jedynym panem wszechrzeczy, ale który nie interesuje się światem doczesnym. To samo po 700 latach zapisuje Helmut, czyli jednak jakaś warstwa podstawowa, do której można dotrzeć, istnieje. Z tym, że bardzo trudno do niej dotrzeć. Co my tu mamy jeszcze? Aha, mamy to, co zostało. To, co zostało, bo jak mówiłem, ta kultura ludowa jest silnie przekształcona, ale jednak coś zostało. Kult przodków. Ten krzyż na górze po lewej stronie to jest Ukraina i tamte hrywny składane po Wielkanocy w darze dla przodków. Taki sam krzyż na cmentarzu gdzieś w głębokiej Rosji, ubrany na święto przesilenia zimowego. Wygląda rozkosznie moim zdaniem. Wygląda, jakby ktoś go zabezpieczył, żeby mu nie było zimno. To, co widzimy na górze po prawej stronie, możemy sobie zobaczyć pod Białymstokiem, bo tam w pierwszym tygodniu po Wielkiej Nocy wszyscy wyznawcy prawosławia idą na groby swoich rodziców, dziadków i tak dalej. Tam rozkładają stoły, tam spożywają pokarmy, często też tacząc się alkoholem. To jest świadectwo najprawdopodobniej tego właśnie głęboko sięgającego w przeszłość kultu przodków. No i chyba najbardziej polskie z polskich świąt, czyli wszystkich świętych, kiedy idziemy na cmentarze i zapalamy te lampki. I tu się dwie rzeczy łączą, o których żeśmy mówili, właśnie ta pamięć, ten szacunek dla przodków i to przywiązanie do ognia jako siły oczyszczającej, siły pozwalającej nawiązać kontakt z tym światem nadnaturalnym. To na pewno zostało, czyli
też nie jest z nami tak lepiej. Trzeba sięgać do kultury lodowej zjedzonej przez CPL-i, żeby jakieś ślady tego, co było przed tym tysiącem lat, odnaleźć. Ale ta tradycja też nie jest do końca martwa, bo inspiruje, jest tutaj dwa przykłady. Jeden z Rosji, taki mocno etnograficzny, Maksim Suchariew, ale maluje obrazy przepiękne. No i taki młody polski fotografik, który inspiruje się mitologią słowiańską, nie wnikając, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest późną tradycją ludową, natomiast czerpiąc z tego to, co pozwala mu uruchomić wyobraźnię, tworzy takie imaginacyjne portrety pogańskich bogów, bogiń, przedstawicieli sił natury. Jest to wszystko w popkulturze. To tutaj po lewej stronie na górze to jest taki na Allegro zresztą reklamowany zestaw dla rodzimowiercy. Bez ładu i składu, ale wszystko jest kultowe oczywiście. Poniżej kosmetyki do ciała z imieniem słowiańskiej bogini związanej z płodnością takiej słowiańskiej Afrodyty, czyli Mokoszy, znanej i z Nestora i z późniejszych baśni na Rusi. Na górze po prawej znowuż południca w wersji takiego obrazka drukowanego na tkaninie do zawieszenia sobie na ścianie, żeby ładniej w domu było. No i to się dobrze komponuje chyba z dzisiejszym wieczorem, czyli piwo mu od Swaroga robione przez jakiś taki kraftowy browar, który się nazywa jeszcze na dokładkę Perun. Chociaż jak się spojrzy bliżej, to tam chyba nie jest 4% alkoholu, więc to raczej ten młot jest taki bardziej protestancki niż słowiański, bo to moc jest żadna przecież. Wracając na koniec do tego pytania, czy to jest historia rozczarowań, to tu jest taki właśnie mem z internetu, to ja pozwalam sobie przemyśleć, tutaj ten dumny z siebie Skandynaw, prawda, rodzimowierca, który ma swoją tradycję spisaną przez Islandczyków we własnym języku i nikt mu nie podskoczy. No i my tutaj biegli z tym biskupinem, który najpierw był słowiański, z tą taką swarzycą, która no, trzeba było dodać dwa ramiona, żeby swastyki nie przypominało, bo to się brzydko kojarzy. No i tak sobie siedzimy i tak kombinujemy, są dwie figurki, coś tam piszą ludzie, panie Boże, co z tego można ulepić, jak to być rodzimowiercą w tym kraju? Tragedia. Natomiast mi się wydaje, że sprawa nie jest do końca stracona, bo wierzenia Słowian warto badać, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek dojdziemy do prawdy. Warto na pewno zmieniać sposoby myślenia o nich, oderwać się od tego spojrzenia etnograficznego czy czystej krytyki źródeł, ale też nie popadać w antropologizowanie, doszukiwanie się wszędzie niemości świata, drzew kosmicznych, bo to do niczego nie prowadzi. To, co się dzieje w tej chwili w antropologii i w humanistyce, jest bardzo ożywcze, bo próbujemy w jakiś sposób nie tyle może zrozumieć, co współodczuwać z tymi przedstawicielami tych kultur pierwotnych, którzy jeszcze są dla nas dostępni, prawda? Próbujemy sięgać do metod niekonwencjonalnych, do psychologii głębi chociażby, żeby do tych podkładów dotrzeć i w jakiś sposób pewnie bardziej prawdziwa jest ta wizja naszego fotografika niż te nieszczęsne światowidy ze Zbrucza produkowane w każdym możliwym rodzaju materiału i sprzedawane gdziekolwiek. No i dwa cytaty na koniec, to co pisał Dimezil o każdym systemie religijnym. No mi się wydaje, że tej samoakceptacji, dumie z tego, co było, zgłębianie tej naszej przedchrześcijańskiej przeszłości na pewno pomoże. A tak jak to napisała Maria Janion, to po prostu może nam dać możliwość opowiedzenia inaczej dziejów naszej kultury. A te inne opowieści są zawsze ważne, bo zawsze wyobraźnię poszerzają i powinniśmy przynajmniej starać się ich szukać. Tyle mam Państwu do powiedzenia, bardzo dziękuję. Nazywały tam uczty ku czci zmarłych i przodków, a to się wzięło z tego, ze stwierdzenia ad libitinum, czyli do odejścia za świat. Jest to ta libacja dzisiejsza. Nie ma nic wspólnego z tą libacją, która jest w języku protokołów policyjnych i sądowych. Aczkolwiek jest pewna istotna rzecz, która
obie te wibracje łączy. Przy okazji tego typu wydarzeń to się wiązało przede wszystkim ze wspólnym spożywaniem środków psychoaktywnych. Czy był to alkohol, czy były to jakieś płyny sfermentowane, czy były to substancje przyjmowane doustnie, czy palone i tak dalej. To miało podstawowe znaczenie dla takich kursów, bo to po prostu otwierało umysł człowieka na inny świat. Wiadomo, czy Słowianie się odurzali? No niewiele tego, znaczy to niewiele tego jest, natomiast na pewno produkowali alkohole ze sfermentowanych rozmaitych owoców, bo to do dzisiaj się praktykuje jak Rosja długa i szeroka. To jest, nie trzeba żadnej aparatury, nie trzeba drożdży, nie trzeba nic. Wystarczy wziąć słoik, nasypać tam malinę, najlepiej maliny arktycznych, zasypać cukrem, zalać wodą, wystawić na słońce, poczekać tydzień, to się nazywa braka. Smakuje to strasznie, ale działa nieprawdopodobnie. To z takich ciekawostek jeszcze... No miałem okazję. W ramach eksperymentów antropologicznych oczywiście. Kolega przyniósł z jakiejś wycieczki etnograficznej w głąb Syberii taki dzwonek właśnie i... Chociaż już też troszeczkę taki bardziej uładzony i bardziej normalny do przyjęcia dla Europejczyka. Przy okazji w Radomiu, w jednej z... Mieliśmy okazję tutaj kopać ponad na Piotrówce pod samym grodem, na osadzie podgrodowej. W jednej z tych chat, 10 czy 11 wiecznej, w kąciku znaleźliśmy chyba pół kilo jakichś ziaren, tam to paleobotanik wziął. Okazało się, że jest to tak zwana borówka bagienna. To jest nazwą bardzo neutralną, ale w tradycji ludowej się nazywa pijanica. Z tejże borówki też się robi wywar, który w grzecznej, pozytywistycznej wersji etnografii miał działanie przeciwbólowe, a generalnie ma działanie po prostu halucynogenne. Co jest istotne, w tym X, XI wieku takie rośliny rosły gdzieś tak mniej więcej 100-200 km od Radomia, czyli musiał być jakiś zorganizowany rynek dystrybucji tego typu rzeczy, czyli one musiały pełnić bardzo istotną rolę w życiu codziennym. I do takich celów też były używane. Ale oczywiście piwo, bo piwo jest znane, odkąd ludzkość chyba zaczęła zboże uprawiać, bo to jest bardzo prosto uzyskać. No trzeba było tego więcej spożyć. Konopie też rosły na naszych ziemiach od dawna i też można z nich było rozmaite rzeczy produkować. Jak to wyglądało dokładnie nie wiemy, natomiast no, teraz się badania nad mikroszczątkami pożywienia w resztkach i tych warstw ziemi, które odkrywamy i w naczyniach rozwijają i coraz więcej wiemy o tym, co oni jedli, w jaki sposób te potrawy przyrządzali. Natomiast to niewątpliwie tak, to oszołamianie się było jedną z podstawowych zadań uczestnika uczty libacji. Można zarezerwować stwierdzenie, że Słowianie, że ta kultura podróżania się nadal jest żywa. To przetrwało. To jest znowu sprawa bardzo skomplikowana. To się różne konteksty kulturowe na to nakładają, bo to też nie wspomniałem, że to jest charakterystyczne dla wszystkich ludów europejskich, jak Europa długa i szeroka. Tak samo się odbudowali Germanie, Celtowie i tak dalej wszyscy inni. No natomiast niewątpliwie no, my mamy te preferencje do mocnych alkoholi, to mi się wydaje po prostu bliskość naszego sąsiada ze wschodu i konieczność przetrwania w jego objęciach przez lata nas zahartowały. Słuchając wykładu pana doktora, miałem wrażenie, że to jest wykład właściwie o porażkach, o tym jak bardzo wiele rzeczy nie wiemy. Czy jest jakaś szansa na to, że dowiemy się czegoś więcej, że będziemy mogli wykorzystać tę wiedzę osoby z innych krajów kulturowych lubią się swoją wiarą, lubią się tym, co było przez chrześcijaństwem. Mitologia skandynawska znana na całym świecie, książki, filmy, no, ogromna kasa, ale też dużo dobrego styku wyciągają sami mieszkańcy z danych krajów kulturowych. No, mam wrażenie, że my jesteśmy trochę pod względem z tyłu, gdzie dopiero uczymy się wykorzystywać, chyba trochę naśladując innych, to, co jest rodzime i nasze. Czy widzi pan jakąś szansę, albo jak może wydać przyszłość pod tym kątem? No to jest dobre pytanie, to jest trudne pytanie. To znaczy tak, i u nas, i gdzie indziej na świecie to się zaczęło mniej więcej w tym samym czasie, bo to jest romantyzm. To jest sięganie do tych, no do tego ludu, który przechował tą skarbnicę wiedzy, zanim jeszcze Kościół się pojawił i to wszystko tym racjonalistycznym, strasznym, scholastycznym umysłem nam chciał wytłumaczyć.
To się zaczęło w Niemczech od braci Grimm, to się zaczęło w Anglii od tych pierwszych poetów romantycznych, od Macpersona, od pieśni Ossiana, od tych wszystkich innych rzeczy. U nas tak samo. U nas nasi poeci, czy nawet czescy historycy robili dokładnie to samo, w braku źródeł produkowali takie, które by ten świat pogański, słowiański przedstawiały w całej krasie. W Czechach to działało znakomicie, to jest temat na zupełnie inną rozmowę, ale no to, co malował Alfons Mucha na przykład, taki wspaniały cykl o historii, zaczynający się od mitologii, od tego światowida, którego sobie wziął starym dobrodziejstwem inwentarza, jego kompletnie nie interesowało, że jest tylko dla poławia poświadczony. U nas mi się wydaje, że to jest też efekt tego naszego kompleksu i tego naszego położenia z jednej strony między tym racjonalistycznym Zachodem, który nas traktuje zawsze paternalistycznie i będzie traktował, a tym Wschodem, który jest no, przesiąknięty duchowością, jest fascynujący, ale jest dziki i bardzo nieprzyjemny w tym bezpośrednim kontakcie. No i my tak do końca nie wiemy, czy my chcemy być z nich, czy chcemy być z tych drugich. Sięgając jeszcze głębiej, no niestety, czy stety jest tak, że ta podjęta 1000 lat temu decyzja Mieszka I, polityczna pewnie i doraźna, no zadecydowała o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość aż do dzisiaj właściwie. To była jedna z decyzji kluczowych. To się tam różne rzeczy jeszcze składały na ten nasz dyskurs narodowy polski, ale to było to. Wybranie chrześcijaństwa łacińskiego z wszystkiego jego dobrymi i złymi stronami. Być może dzięki temu straciliśmy właśnie możliwość zapisania swojej mitologii we własnym alfabecie. Chociaż no też jak się patrzy na, nie wiem, na Czechów, Słowaków, czy Rusinów, czy Rosjan, oni ten alfabet swój mieli od początku, ale też tej możliwości nie skorzystali, więc to nie jest tak prosto. Mitologia skandynawska, ale to jest ewenement. Nie ma czegoś takiego na przykład ani we Francji. Tam ci Celtowie się pojawiają, ale to raczej bardziej jako tam przodkowie Francuzów, prawda, niemalże palą te Galuazy, jak idą na Rzym, i tam jest bardziej ten element identyfikacji narodowej podkreślany, a to, co oni wierzyli, to nikogo na dobrą sprawę nie obchodzi. W Brytanii jest tak samo, w Irlandii podobnie, ta mitologia celtycka była tam istotna, dopóki Irlandczycy wybijali się na niepodległość. Teraz to już tak, no Tolkien wiadomo, prawda, no, to są teksty popkultury, to już zupełnie inna sprawa. Skandynawia jest ewenementem, ale oni po prostu mają bardzo dobre źródła i bardzo, bardzo artystycznie wykształceni ludzie im te mity w odpowiednim czasie spisali. No to jest fakt, jaki się zdarza raz na 1000 lat po prostu, więc naprawdę nie ma co mieć żadnych kompleksów. Jeśli chodzi o nas, nie zwiększy nam się baza źródłowa na pewno. Jeśli będziemy odkrywać kolejne groby, kolejne miejsca, które będą wyglądały jak świątynie, ale czy są świątyniami, cały czas nie będziemy mieli to dowodu i choćby nie wiem, jak rozwiniemy technologię pozyskiwania różnych tam mikrodanych, nie uzyskamy możliwości przeniesienia się w czasie i bezpośredniej rozmowy z zainteresowanym, a tylko to daje 100% pewności. Więc mi się wydaje, że droga jest właśnie taka. Przestać używać, znaczy mieć cały czas tą racjonalną wiedzę oczywiście, ale zacząć używać wyobraźni. Nie tyle rekonstruować tą mitologię Słowian, co tworzyć ją na nowo. Bo przy procesie tworzenia, jeśli on się będzie odbywał z dużą dozą autorefleksji, w jakiś sposób poszerzymy i wiedzę o nas samych, wiedzę o tym, co się działo w naszej przeszłości. Zastanowimy się nad tym, jak mogłyby wyglądać historie alternatywne, ile byłyby w ogóle możliwe. Coś więcej zrozumiemy z tego, jaki ludzie mieli 1000 lat temu stosunek do świata natury, jaki ta natura miała stosunek do nich, kiedy nastąpiło to pęknięcie, którego w tej chwili skutki zaczynamy wszyscy odczuwać. No mi się wydaje, że tak, że raczej sięganie do wyobraźni niż do tekstów i do znalezisk. To, czym Pan mówi, ma obecnie miejsce. W ciągu ostatnich kilku lat ukazało się kilka pozycji, które opisują mitologię słowiańską w takiej przystępnej formie. Opowieści, to między innymi Trójka Słowiańska Bobrowskiego i Wrony, czy Dary Bogów Jabłońskiego. Więc to są ciekawe rzeczy, które w taki fabularny sposób opisują mitologię. Miałem to pytanie zadać później, ale może zadam je obecnie, w tej chwili. Na ile wiadomo, czy te historie o Perunie, o tym, jak powstał kosmos, taka na ile te historie o koszy, o Czarnobogu, o Białobogu, o innych bóstwach są oparte na faktach, a na ile są wymyślone? Czy to jest w dużej części wymyślone, czy jednak jest w tym trochę faktów?
No to już jest w tej chwili taka mieszanka, że trudno oddzielić myślenia od rzeczywistości. Ja nie odradzam czytania takich książek, bo fabuły się zawsze dobrze czyta i fabuły prowokują do myślenia. Warto, żeby zachować dystans, przeczytać to, co polecałem na początku, to, co napisał Dariusz Sikorski, bo on pokazuje właśnie warsztat, na czym budowano te podstawy, z których korzystają autorzy tych fabuł. Możemy się przy okazji dowiedzieć, że wiele rzeczy, które wydają nam się pewnikami, są albo naciągane, albo jest to dobra wola po prostu, czy pobożne życzenia różnych dzisiaj omszałych i pomnikowych badaczy, którzy wówczas albo z pobudek osobistych, żeby zaistnieć, albo ze szlachetnej chęci do robienia swojemu narodowi bardzo głęboko sięgających korzeni, albo szli na przekór faktom, albo naginali, albo zmyślali. Zawsze trzeba zachowywać zdrowy rozsądek, bo to jest najlepszy przewodnik w takich wszystkich dziełach. Tak mówię, nie odradzam czytania ich, natomiast z dużą dozą ostrożności. Lepiej sobie przeczytać mitologię Słowian Geisztora, która może większy opór stawiać niż te fabuły, chociaż jest książką już przed dobrych 40 lat, na początek, a potem można już dla własnej przyjemności, dla poszerzania wyobraźni takie fabuły czytać. Bo dlaczego nie? Dlaczego nie? Może nikt tam nie broni konstruować własnych mitów. Wspominał Pan o tym, co się stało 1000 lat temu. Nie wiadomo, chrzest Polski, ale wiadomo jednocześnie, że Słowianie stawiali bardzo duży opór chrześcijaństwu. On się przyjmował z dużymi oporami, wybuchały powstania przeciwko narzuconej obcej wtedy religii. Można nawet zaryzykować taką tezę, że nie wiadomo, czy chrześcijaństwo się do końca w Polsce przyjęło. Wiadomo, że w różnych kręgach kulturowych, gdzie obecnie jest chrześcijaństwo, ono nosi znamiona tego, co było wcześniej. Tak na przykład jest w Ameryce Południowej, ale tak jest również w Europie i w Polsce. Chciałem zadać pytanie o to, właśnie jak przyjmowało się, jak reagowali Słowianie na narzucenie jej chrześcijaństwa. Jak i jednocześnie, jak wyglądała chrześcijanizacja w Polsce, na terenach polskich? Znowuż powinien odpowiedzieć, że do końca to nie wiadomo oczywiście. Natomiast tak, powstania i opór przeciwko chrystianizacji, tak, ale znowuż w ograniczeniu do Słowian połabskich. I to tak, jak już mówiłem, oni na początku przyjęli do chrześcijaństwa z całym dobrodziejstwem inwentarza, potem jak weszli w tryby machiny państwowej, to nie chciało im się płacić podatków, czuli się podporządkowani politycznie, zdominowani przez obcy żywioł, więc się zbuntowali. A żeby się odróżnić od najeźdźców, powrócili do pogaństwa. Natomiast jeśli chodzi o większość ziem słowiańskich, to musimy mieć tego świadomość, ale to też jest element pewnej umysłowości ludów indoeuropejskich, bo to samo dotyczy romanizacji wcześniej, to samo dotyczy chrystianizacji Irlandii i różnych takich innych rzeczy. W momencie, kiedy władca, niezależnie od tego, czy miał tam pod swoją opieką duże państwo, jak na przykład Mieszko, czy był władcą kilku grodów, powiedzmy, jeżeli przyjmował chrzest, to ludność przyjmowała to z całym dobrodziejstwem inwentarza, tłumacząc to sobie w prosty, zdroworozsądkowy i trawny sposób, skoro Bóg chrześcijan jest tak potężny, że nasz książę się przed nim ukorzył, to nie ma sprawy, lepiej być silniejszym. To jest mechanizm, który działa i działa na całym świecie, nie tylko na Słowiańszczyźnie. Więc jeśli chodzi o te wszystkie reakcje pogańskie, przynajmniej na ziemiach polskich, to nie. Bunty, oczywiście tak. Bunty ludowe były, będą zawsze, prawda? Bo obciążenia fiskalne, bo nakładanie nowych podatków, bo eksploatacja kraju przez, no nie wiem, na przykład w przypadku Małopolski to byli Wielkopolanie, to już byli obcy, to byli ludzie nie stąd, reprezentujący zupełnie coś innego. Więc się ludzie buntowali. Mogli demonstracyjnie, patrząc na swoich połapskich pobratyńców, czasami tam postawić jakiegoś światowida na górkę, żeby dać sobie religijną czy ideologiczną sankcję. Natomiast wydaje się, że nie miało to większego znaczenia. Druga sprawa jest taka, że do momentu kolonizacji na prawie niemieckim w XIII wieku, budowy sieci miast i powstania sieci parafialnej, regularnej, gęstej, ta chrystianizacja była bardzo, ale to bardzo powierzchowna. Co więcej, no też Kościół specjalnie nie nabierał, bo to wystarczało, że składali się na tą dziesięcinę, przychodzili w niedzielę na targ, przy którym stał Kościół, prawda? A do kościoła wczesnośredniowiecznego lud nie wchodził, broń Boże, raz, że były za małe, dwa, że nie temu służyły. Tam się odbywała msza, to był bardzo poważny obrządek i tam pierwszy lepszy nie mógł się temu przyglądać. Wysłuchali najwyżej kazania i wracali sobie do swoich wsi.
gdzie żyli tak, jak żyli ich przodkowie 500 czy więcej lat wcześniej. Dlatego są ślady ciałopalenia, bo też to specjalnie nikomu nie przeszkadzało. Też na to patrzono przez palce, dopóki zachowywany był porządek społeczny, bo też rola kościoła wczesnośredniowiecznego w takim państwie jak Polska była w dużej mierze, to było chrześcijaństwo elit przez dłuższy czas. Po prostu elity państwa polskiego musiały wyglądać tak samo jak elity cesarstwa, w związku z tym przyjmujemy chrzest, budujemy kościoły, jesteśmy, no, przerabialiśmy to w ostatnich latach, prawda, po transformacji ustrojowej, jesteśmy Europejczykami. A co się dzieje na prowincji, to nikogo nie interesuje. Kościół w takim systemie szedł ręka w rękę z władzą i był nie tylko nadziemską legitymacją tej władzy, ale też i pomagał po prostu ujmować tą ludność w karby administracyjne, nie wtrącając się specjalnie w jej życie codzienne. To zmieniła dopiero sieć parafialna, a tak na dobrą sprawę kontrreformacja, ale też nie jesteśmy tu wyjątkiem. Tak się działo w całej środkowej Europie. Silnie schrystianizowane kraje, to jest chyba Irlandia, gdzie to chrześcijaństwo faktycznie poszło w lud i przybrało bardzo specyficzne formy, ale tam faktycznie ta wiara była od początku czarliwa. Gdzie indziej było podobnie jak u nas. Reakcji pogańskich nie było za dużo, śladów po nich właściwie nie ma. Cóż jeszcze, czy to decyduje o specyfice naszego kościoła? Nie sądzę. Specyfika naszego kościoła się kształtowała przede wszystkim w latach zaborów, w zupełnie innej sytuacji. I co innego od tego zależy. Taka sama była specyfika kościoła w Czechach, taka sama była specyfika jest do tej pory zresztą na Rusi. Tamte formy przetrwały znacznie dłużej, bo tam jest dalej kościół państwowy. No nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, czy jakoś tam się zabrzmiałem w tych dywagacjach. Nie, odpowiedział pan, chyba że się wypowiedział. Myśli pan, że jest szansa, jeżeli tak, czy warto byłoby z niej skorzystać, żeby wprowadzić nauczanie drogi słowiańskiej do szkoły? No to tak jest... jak się uczy mitologii greckiej czy rzymskiej? Tak, ja uważam, że tak, chociażby po to, żeby dać świadomość tego, co właściwie mamy, żeby młodego człowieka chociażby przygotować do lektury takich książek, czy bardziej poważnych o tej mitologii, czy bardziej takich fabularnych, czy takich na przykład również kompletnych wymysłów jak pana Beszka Olechi, prawda, 2000-letni czy tak dalej. Tak, to jest u nas to jest zdecydowanie zaniedbane. No, mamy czasy takie, jakie mamy i w tej chwili się przychylnie patrzy na tą historię ostatnich tam, nie wiem, 100 lat. A wielka szkoda, bo bez świadomości tego, co się stało 1000 lat wcześniej, gdzie byliśmy wcześniej, gdzie jesteśmy teraz, nie zrozumiemy, jakie mamy miejsce w tej Europie zajmować. To jest to, o czym pisał Niemiec, prawda? Sama akceptacja prowadzi i duma z tego, co było, prowadzi do zaufania i odnalezienia się w tym, co jest i co będzie. Do tych korzeni trzeba wracać, także jak najbardziej, może nie jako osobny przedmiot, ale w kursie historii jak najbardziej. Ale na rynku wydawniczym jest z roku na rok coraz więcej pozycji skierowanych do dzieci autorów. Bardzo pięknie ilustrowanych, prostym językiem. Przedstawić, że nawet jeżeli ktoś chce zacząć, to powiem o tych dziecięcych. To kolacja super. No, ale to ja bym polecał lekturę jednak w towarzystwie rodziców, czy kogoś, kto potrafi przekazać, że to nie do końca może było tak, że są różne możliwości interpretacji. No tu jest jednak niezastąpionym narzędziem szkoła i taka szkoła idealna temu powinna służyć, żeby przygotowywać młodego człowieka do samodzielnego myślenia. Właśnie. Tytuł wykładu to Pogańskie wierzenia Słowian, fakty i mity. Wspomniał pan tutaj o Wielkiej Lechii. No to może wyjaśnijmy sobie, jak to jest to Wielką Lechią? Kompletna bzdura, czy jak coś w tym jest? Nie, no oczywiście, że nic w tym nie ma. No tutaj, no, to mogę odpowiedzieć ze szczerym sercem, bo pewnie się nie będę wypowiadał. Mikrofon zresztą wyłączył, więc nie będę próbował dalej. Natomiast nie, no nie było nigdy czegoś takiego. I to też nie ma się co wstydzić. Ta nasza część Europy była zawsze peryferią. Ważne rzeczy działy się na południe od nas. Od pojawienia się człowieka do, na dobrą sprawę, końca Imperium Rzymskiego. Wtedy ten ciężar się przeniósł troszeczkę bardziej na zachód od nas i na wschód z drugiej strony. Wtedy nasz układ się zmienił, zaczął się kształtować tak, tutaj my jesteśmy między dwoma dużymi centrami cywilizacyjnymi, tak to możemy powiedzieć, reprezentującymi ten sam, powiedzmy sobie, w podłożu etos indoeuropejski, ale jednak realizującymi ją na dwa sposoby. Niemcy i Rosja, prawda, to jako, mogą służyć jako figury tego. Natomiast jeśli chodzi o to, co od 200 lat się wykopuje u nas, interpretuje, lepiej lub gorzej, bo te interpretacje się zmieniają, odkrywa się przy okazji badania autostrad czy różnych innych dużych inwestycji. Działy się to interesujące rzeczy, natomiast no, nie ukrywajmy tego faktu, to były peryferie.
Tu przybywano z tych centrów po surowce, zostawiano różne fajne rzeczy, stąd ludzie jeździli tam, żeby zdobyć sławę na przykład i pieniądze, jak ci Germanie nasi w okresie wędrówek ludów potem tu wracali i to złoto chowali w ziemi. Natomiast żadnych struktur państwowych przed Mieszkiem I tu nie było. No i też nie ma się co dziwić, ta sama jest sytuacja w Czechach, ta sama jest sytuacja na Rusi, tam nikt nie wymyśla Wielkiej Rusi, która by sięgała. No, kilku tam fantastów najwyżej. Nawet Aleksander II jest chyba bardziej spokojny. Zakłada, że ta tradycja, która zaczyna się od Rurykowiczów, jest najważniejsza i formacyjna państwowo. Tam też nic takiego nie było. Pomijając Imperia Koczownicza, one się też rodziły dopiero gdzieś, nie wiem, w V-VI wieku naszej. Jeżeli Państwo będą przyjdą do głowy jakieś pytania tak w trakcie, to śmiało proszę pytać. Jest Pan w stanie w jakiś sposób ocenić procentowo, ile wiedzy właściwie zostało zniszczone w trakcie chrystianizacji, ile przetrwało do naszych czasów, czy jest to w ogóle do oszacowania? Nie jest to absolutnie do oszacowania, bo po prostu w przypadku ziem polskich, tu my nie wiemy, co tu się działo. Jest to do oszacowania, jeśli chodzi o tą przywoływaną tutaj 100 razy już słowiańszczyznę połapską. Bo mamy opisy zniszczenia świątyni Świętowita w Arkonie przez Duńczyków. Mamy dokładny opis, jak oni ten posąg rąbali sobie na kawałki i potem tam, nie wiem, gulasz gotowali na ognisku z tego, co wynieśli z tej świątyni, ile tego było, jak te budynki były rozbierane. Tam jesteśmy w stanie te straty ocenić, natomiast u nas nie, bo nie mamy informacji o tych materialnych śladach. Jak można ocenić straty, że tak powiem, duchowe czy psychiczne, prawda, czy w naszym rozumieniu świata? Też jest bardzo trudno, natomiast no, chrystianizacja tutaj nie jest jedyną oskarżoną. Znacznie większe szkody przyniosła na pewno działalność naszych pierwszych władców, którzy traktowali swoich poddanych i swoich najbliższych sąsiadów, na przykład z Małopolski czy skądś tam z Pomorza, jako zasoby, jako towar, który się zdobywało, sprzedawało dalej, z tego finansowało kolejne wojny, prawda? Poświęcanie pewnie na nie wiem, jakichś tam ogromnych ilości zasobów ludzkich i zasobów materialnych na budowanie tych wielkich grodów, na budowanie siedzib władzy, prawda, które miały tylko i wyłącznie pełnić jedną funkcję. Miały odstraszać potencjalnych napastników i buntowników. Przemieszczanie dużych warstw ludności, to się też odbywało i czego ślady w archeologii mamy i to już możemy zauważyć, to na pewno powodowało ogromne straty, jeśli chodzi o tą warstwę mentalną, duchową, przywiązania do tradycji i tak dalej. To, co się działo podczas budowy państwa, można porównać z tym chaosem, który funkcjonował na naszych ziemiach po 1945 roku, zanim te struktury państwowe okrzeszły. Co może nam dać zbliżenie się, większe zainteresowanie mitologią słowiańską? Już częściowo Pan na to pytanie odpowiadał, ale może są jeszcze takie rzeczy, o których chciałbym Wam powiedzieć. No na pewno to jest przygoda, bo to jest teren słabo eksplorowany i można sobie pozwalać na takie eksperymenty zupełnie spokojnie. Co może nam dać powrót do pewnych tradycji, próbę znowuż wyłuskiwania z tego, co się zachowało z kultury ludowej, jakiejś tradycji sięgającej głębiej, bo takie próby można podejmować, tylko nie w ten sposób, jaki to do tej pory robiono. O wiele bliżej takich rzeczy są ci muzycy, którzy próbują śpiewać białym głosem, odtwarzać nie tyle dokładnie nuta w nutę, jak grano oberek, ale ten właśnie taki transowy charakter oberka. To, do czego on służył, prawda, w tej obrzędowości, już nawet takiej, powiedzmy, wsi XIX-wiecznej. Co nam może dać? Na pewno nas może otworzyć na to całe bogactwo kultury ludowej słowiańszczyzny wschodniej, które jest przez tą najpierw Ruś carską, a potem Rosję komunistyczną, strasznie zglajszaltowane i właściwie u nas nie istnieje. A to są barwne, przepiękne opowieści, to ileś on wykorzystywał w poezjach swoich i tu win, to jest skarbnica wyobraźni, to Tolkien przy tym wysiada, naprawdę. To gorąco polecam, Byliny Ruskie to jest ogromna przygoda. Byliny Ruskie. Byliny Ruskie. Byliny. Warto pisać sobie, podobnie jak przepis na alkohol. Ale lepiej nie próbować samemu tego robić, bo to jednak trzeba wiedzieć, co wkładać i w jakich proporcjach. Bicie samemu, to... Dlatego libacje były elementem takim integrującym wspólnotę. To przypominam, że ci dawni byli mądrzejsi od nas, bo tego typu substancje przyjmowali w gronie wspólnym, co dawało jakąś kontrolę i pod sankcją religijną, która zniechęcała do używania tego na co dzień. Zachęcam teraz Państwa
do zadawania pytań. Myślę, że to jest bardzo ciekawa okoliczność i warto z niej skorzystać, także zachęcam. Mam tutaj kabel mikrofonu. Ja mogę bez tego, bo ja głośno mówię. Proszę pana, chrystianizowali nas. Ale ja myślę, no czytałam też trochę, ale że przecież nie można było wyrugować całkiem tego pogaństwa, więc Kościół musiał przejąć też pewne elementy pogańskie. I mógłby pan powiedzieć, co dzisiaj w Kościele jest z tych elementów pogańskich, a na co dzień sobie nie zdajemy sprawy i często się mówi o poganie, a sami z tego korzystamy tak naprawdę. Wszystkich świętych, chociażby. Pisarki. 1 listopada to jest, to akurat jak to usunę ten kalendarz był ułożony do końca, nie wiemy, ale 1 listopada w tradycji tych ludów bardziej zachodnich, celtyckich, to był dzień, kiedy się otwierały za światy i przychodzili zmarli. Stąd się wzięło Halloween, prawda? To był dzień kontaktu ze zmarłymi. I to w naszej tradycji na pewno Kościół zaadaptował, na czym się wydaje, nawet szerzej, w ogólnoeuropejskiej tradycji. Ale ja przepraszam, mnie by bardziej interesowało na przykład nie z kręgów, nie chodzi o te słowiańskie właśnie kręgi, że nie z Europy Południowej, co chrześcijaństwo przyniosło, tylko z naszych kręgów, tych słowiańskich właśnie, że u nas dzisiaj to możemy, na przykład Boże Narodzenie. Ale Boże Narodzenie jest z dawnych czasów, z tych kalendarza z tego południowego, a nie ze słowiańskiego. Nie, to jest akurat bardzo dobre porównanie, bo te gody, które się odbywały w najkrótszą noc w roku, to jest nasze Boże Narodzenie. No tak się akurat składa, że po prostu w wielu kulturach przedchrześcijańskich pewne święta się odbywały dokładnie w tych samych dniach. I na oku tego samego dotyczyły, bo jest jedna najkrótsza noc w roku i tego się nie wymyśli, bo dokładnie najdłuższa, bo to wiadomo ile trwa, prawda? I to był też taki czas szczególny, prawda, kiedy ten świat naturalny się otwiera na naturalny. Świętego Jana, to jest chrystianizacja właśnie tego, no to na Ukrainie do tej pory są te kupalia, prawda, i tam się dzieją rzeczy, o których no, dzieci nie ma na sali, ale to lepiej nie mówić, to jeszcze jest przed 23. Natomiast tak, to jest niewątpliwie... Proszę powiedzieć, tak trochę ciszej. Paręśmy do lasu. No, nawet nie do lasu, tak na dobrą sprawę, bo to znaczy, teraz to już może mnie, to w tych czasach wcześniejszych to się odbywało po prostu publicznie, to była taka noc, kiedy wszelkie zakazy były znoszone po prostu i można było robić wszystko. To było oczywiście puszczanie tych gardłów, kąpiele i tak dalej, na co po kąpielach, to już wiadomo. Jeszcze przy okazji spożywania różnych substancji. Ale właśnie święty Jan, który chrzcił Chrystusa, to jest taka próba schrystianizowania tradycji, z którą lepiej nie walczyć, bo po co, a można stopniowo przekonywać ludzi, że może no nie tak ostro, nie tak po bandzie, może lepiej do kościoła najpierw, a potem dopiero puścić wianek i wrócić do domu, nie wiem, tam z dziećmi czy coś i tak dalej. To na pewno tak samo Boże Narodzenie, o którym żeśmy wspomnieli, które jest też przeniesieniem pewnych elementów, no przecież wieczerza wigilijna nie jest tradycją chrześcijańską na Boga. Wspólne spożywanie posiłków i dla słowiańskiej, i dla każdej innej kultury jest podstawową formą otwierania się na świat nadprzyrodzony, tak to można powiedzieć. Szukając dalej zielone świątki, które w jakiś sposób są związane z płodnością i z plonami. Natomiast no, to jest trudne. Znaczy, w odniesieniu do naszych terenów i do naszych ziem to jest bardzo trudne, bo po prostu my bardzo mało mamy tej podstawy, żeby wnioskować co dokładnie i co konkretnie. Z tego, co mi jeszcze przychodzi do głowy, umieszczanie kapliczek na drzewach. To jest w jakiś sposób chrystianizowanie drzew, które dla Słowian były na pewno elementem ważnym. Nasze przywiązanie do lasów, do tych wszystkich dębów, babków i tak dalej, to jest też pewnie coś, co sięga bardzo głęboko w przeszłość. Nabożeństwa majowe, które się odbywają w plenerze, często właśnie przy kapliczkach na drzewach. Kapliczki słupowe na wsi polskiej. To już Józef Raszewski pisał, czy nie jest to jakaś tam taka reminiscencja tej tradycji umieszczania szczątku zmarłego na słupie, prawda? Czyli już nie odwoływanie się do czcigodnego przodka, tylko do siły wyższej, ale w taki sam sposób, prawda? Więc takich elementów pewnie by się dużo znalazło, natomiast to pewnie jakiś
jakiś już dobrze wytrenowany etnolog czy etnograf by potrafił więcej na ten temat powiedzieć. Jednak jestem specjalistą od tego, co w tej ziemi leży. Święta woda, święte źródła, ja tutaj czarny górze. To jest klasztor, jest kościół prawosławny, bardzo piękny, tam unikać światowej klasy. Niesamowity, bardzo stary klasztor, chyba najciekawszy zabytek. O Grabarce pan mówi? Nie, o czarny górze, czarny góra, ale Bałkana. Bardzo stary, polsławny, piękny kościół, cerkiew chyba, no klasyderowy. Gdzieś w interiorze totalna puszcza, w sensie tam nikt nie mieszka prawie. I jest klasztor, wszystko jest piękne, średniowieczne chrześcijańskie, naprawdę. Wam to tam powiedzieć, bo to jest jednak na tych krzyżów nie ma prawosławnych, tak starych. I po prostu obok jest bardzo niepozorne święte źródełko. Pokańskie przypuszczam, bo to pewnie nie sądzę, że przesadzi tą w tej puszczy, wie pan co chodzi. To jest właśnie tej typu tradycji chrześcijańskiej. To jest bardzo silne, my się daje bardzo silne chrześcijańskie. Te tradycje przechrześcijańskie, oczywiście nie cała teologia chrześcijańska, bo to jest innego. Natomiast jak widać ten kult wody, czy jakieś święconki, pisanki, to jest wszystko pokańskie przecież, to nie jest chrześcijańska tradycja. To jest przechrześcijańska tradycja. No o pisankach dobrze, że pan wspomniał. Ale właśnie, bo to jest tak, tej wody, te źródełka, to jest bardzo popularne. Do źródełek to jeszcze za chwilę wrócę, natomiast to teraz mi się przypomniało właśnie obrzęd święcenia i malowania jajek, prawda? I to do dzisiaj jeszcze nasi prawosławni sąsiedzi na Podlasiu potem te jajka są na groby właśnie swoich zmarłych. Takie pisanki, tylko że gliniane i szkliwione różnokolorowe znajdujemy i w Opolu, i w Radomiu są fragmenty takich, one były na Rusi wyrabiane i przywożone tutaj. No, symbolika jajka jest wiadoma, symbolika życia, prawda? I to najprawdopodobniej to jeszcze jest efekt chrystianizacji. Zaadaptowanie tego obrzędu, włączenie go w rytuał wielkanocny, prawda? W rytuał odradzania się życia na wiosnę. Pewnie też. Jeśli chodzi o tą wodę, to chrześcijaństwo wschodnie w ogóle jest znacznie bardziej otwarte na dołączanie się do takich miejsc kultowych starych, nie na zasadzie wypierania ich i zastępowania, tylko jakby przyłączania się. Pod większością klasztorów prawosławnych, czy w dawnej Jugosławii, czy w Grecji, takie święte źródła biją i tam ludzie przychodzą. Do niedawna jeszcze w Macedonii składano na cmentarzu przy cerkiewnym, bodajże nie pamiętam, to był chyba 1 maja, jakieś takie też święto, w każdym razie rezurekcyjne, składano ofiarę z kurczaka, po prostu tam go zarzynano, krew wylewano i tak dalej. Często pop prowadził te uroczystości, więc Kościół Wschodni ma taką większą otwartość na te takie różne rzeczy i oswaja je przez współuczestnictwo. My z kolei byliśmy jednak ostrzeni w tej tradycji zachodniej, która stara się każdą rzecz wytłumaczyć racjonalnie i spycha te rzeczy niestety w sferę zabobonów. Z całym dobrodziejstwem inwentarza, niekiedy słusznie, niekiedy nie. A co pan sądzi o tak zwanych turbosłowianach, czy nam Bułgarze, teraz mocny stary? No. Ja się przyglądam z zainteresowaniem. Ja się przyglądam z zainteresowaniem, bo to pokazuje, jak się nasza kultura przekształca. Jak pewne rzeczy, które niezależnie od tego, co oni sobie wyobrażają o naszej słowiańskiej przeszłości, czy w jaki sposób odtwarzają tą religię słowiańską, jest to bardzo szalenie interesujący temat, bo to pokazuje, jak nasza kultura, czy ta popularna, czy jakakolwiek inna, otwiera się na rzeczy, które do niedawna jeszcze były zarezerwowane dla ścisłego grona naukowców i niewiele osób poza tym interesowały, tak na dobrą sprawę. Turbosłowianie, czy te wszystkie tam mity o Wielkiej Lechii, czy rodzimowiercy, to są próby odpowiedzi na pewien i kryzys duchowości, i kryzys naszego miejsca w świecie, i poszukiwanie nowych dróg odnalezienia się w świecie, który zaczął się zmieniać w tempie, które nas po prostu przerasta. Czy to jest droga słuszna? Jeżeli komuś daje to poczucie bezpieczeństwa, to ja nie mam nic przeciwko temu. Jako zjawisko kulturowe jest to fascynujące. I dlatego też oceniać tego nie będę jako naukowiec. Ostatnie pytanie, dlatego że zbliża się godzina 20 i kolejny program weekendu. Proszę o ostatnie pytanie. Znaczy ja mam takie pytanie, bo ja pan to nie kojarzy z wykładu w Muzeum w Radomiu przed pandemią. A, to miło. Michał Słowski się nazywa. Ja przygotowuję, tylko może pan powie, bo to przyznałem. Przygotowuję od 3 lat monografię o początkach Radomia Średniowiecznego przedmiastowskich jako centrum kulturowego pogańskiego. To jest moja własna koncepcja, co na to panu przyznanie. Chociaż słyszałem, że to mogło też uważać, że tak wcześniej centrum tu było. I w ogóle nazwa Radomia według mnie jest w moim własnym ustaleń, taki hobbystyczny powiedzmy, jest bardzo nieodbogowa. I nawet, a to już nie będę wiadomo szczegółów, bo to są dosyć obszerne szczegóły. Natomiast dlatego tak ta koczka rozgadaje, ponieważ można w Radomiu według mnie znaleźć, nie tylko Krzysztofa Bóg, z tego co słyszałem, pana doktora, to muszę spać w literaturze, bo tego nie przeczytałem. Można nawet znaleźć wiele materiałów środków archeologicznych, również posążków kultowych, na przykład Melesa, Rogaty,
ofiary z koni, to z 2000 zwierzę europejskie, kultu po prostu pogańskiego Radomia w Piotrówce. I to bardzo nie było sensu całego regionu, to też nazwa obokowa Radomia. Nazwa rzecz, to panu mówiłem, Radomisz, to jest podobnie jeden. Po spotkaniu będzie można jeszcze z panem doktorem bardzo dziękuję za bardzo ciekawe spotkanie. Sam obaliłem kilka mitów. Byłem przekonany, że jest myślałem o kwestii, że jest inaczej. Dziękuję bardzo za to. Mam nadzieję, że państwo też dowiedzieli się wielu nowych rzeczy o Słowianach. Zapraszam na koncert, później na potańcówkę i oczywiście na cały jutrzejszy dzień pełen różnych ciekawych wydarzeń i warsztatów. Także jeszcze raz dziękuję. Brawa dla pana doktora.